Otwieram 79. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sali obecnych jest 19 radnych. Tym samym stwierdzam kworum, stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam Panie i Panów Radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam zastępcę burmistrza miasta, pana Krzysztofa Hećmana. Witam wszystkich obecnych na sali. Porządek obrad Panie i Panowie Radni otrzymali w przypisanym statutem terminie. Czy są uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma, przystępujemy do jego realizacji. Przyjęcie protokołu z obrad 78. sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ustęp 5 punkt 2 statutu miasta protokół był do wglądu w biurze rady oraz w dniu dzisiejszym jest wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do protokołu? Jeśli nie ma, stwierdzam, że Rada przyjęła protokół bez odczytywania. Proszę Państwa, nim zaczniemy realizację porządku obrad, dalszą realizację porządku obrad, mam do Państwa taką gorącą prośbę. W związku z tym, że powinniśmy zakończyć sesję do godziny 14, że ta sala będzie już tutaj potrzebna do innych celów, między innymi do komisji, która już rozpocznie pracę. Także bardzo bym prosił przy dyskusji, debacie, czy ewentualnie jakoś zwięzły wypowiedzi, tak żebyśmy mogli do godziny 14 zakończyć obrady dzisiejszej sesji. To moja taka serdeczna prośba do Państwa wszystkich. Punkt 4 porządku obrad. Informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę o zabranie głosu zastępcę burmistrza miasta, pana Krzysztofa Hećmana. Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Mieszkańcy Bartoszyc. Przedstawiam informację z działalności burmistrza miasta Bartoszyca w okresie międzysesyjnym od 25 stycznia do dnia dzisiejszego. Wydział inwestycyjny. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa Placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach, przebudowa ulicy Andersa, przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Ogłoszono przetarg na sprzedaż 6 działek położonych przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przeznaczono do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny położony przy ulicy Warszawskiej 14. Przeznaczono do wydzierżawienia w drodze przetargu działkę o powierzchni 4300 m2 położoną przy ulicy Prusa, przeznaczono na prowadzenie usług turystycznych, rekreacyjnych i gastronomicznych. Wydział techniczno-komunalny. Przeprowadzono kontrolę 5-letnią z placu zabaw oraz otwartej strefy aktywności przy ulicy Wajdy. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania. Oba obiekty przeszły pozytywnie kontrolę. Wystawiono 19 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 5 wezwań do złożenia deklaracji dla mieszkańców, którzy nie wywiązywali się z obowiązku złożenia deklaracji po narodzinach dziecka. Przeprowadzono kontrolę 11 obudów na odpady komunalne na terenie miasta. Zlecono do Zakładu Gospodarki Odpadami wykonanie cięć technicznych na terenie miasta Bartoszyce. Zawarto porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie na administrowanie przystankami komunikacji na terenie miasta Bartoszyce zlokalizowanymi przy drodze krajowej nr 51 w celu ich przebudowy na tzw. zielone przystanki w ramach programu Zielono-Niebieskie Bartoszyce. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpocznie od 11 marca 2024 roku montaż 21 sztuk słupów oświetleniowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na drodze krajowej 51. Zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zadania przebudowa ulicy Polnej w Bartoszycach. Wybrano firmę Technomel Kazimierz Kozieł z Izbarka Warmińskiego. Wartość umowy 2 960 056,50 zł brutto. Termin realizacji 12 miesięcy. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych zadania przebudowa ulicy Ogrodowej w Bartoszycach. Wybrano firmę Technomel Kazimierz Kozioł z Izbarka Warmińskiego. Wartość umowy 3 255 818,50 zł. Też brutto. Termin realizacji 12 miesięcy. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych
zadania budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ulicy Kęczyńskiej w Bartoszycach. Wybrano firmę przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne Tokarex Jerzy Tokarczyk z Przylesia. Wartość umowy 1 709 700 zł, termin realizacji 13 miesięcy. Zieleń miejska. Uprzęgnięto z liści zieleń przy ulicach 11 listopada, Cichej, Bema, Kilińskiego, Zamkowej, Słowackiego, Krótkiej, Korczaka, okolice mostu przy ulicy Bema, park przy Zaciszu, park parafialny przy ulicy Nowowiejskiego. Przycięto krzewy, uprzętnięto śmieci przy ulicy Krótkiej, Korczaka, Poniatowskiego, wokół Jeziorka Mleczarskiego. Nasadzono oraz ogrodzono 110 sztuk krzewów przy nowo wybudowanym placu zabaw przy ulicy Nowowiejskiego, a także wzdłuż ogrodzenia lodowiska oraz kortów Bartoszyckiego Ośrodku Sportu i Rekreacji. Rośliny te przekazane zostały Gminie Miejskiej Bartoszyce nieodpłatnie przez szkółkę drzew i krzewów, usługi ogrodnicze, gospodarcze, za co burmistrz serdecznie dziękuję panu Markowi Worobcowi. Mieszkańcom pobliskich osiedli prosimy o niewpuszczanie poza ogrodzony teren swoich czteronożnych pupili. Wydział Spraw Społecznych Współpracy i Rozwoju. Przyjęto 28 wniosków o wydanie warmińsko-mazurskiej karty seniora oraz 18 wniosków o wydanie karty dużej rodziny. Złożono akces do tegorocznych warmińsko-mazurskich dni rodziny, które przypadają w miesiącu maju. Opracowano propozycję harmonogramu i wytyczne tegorocznego bartoszyckiego budżetu obywatelskiego. Szczegóły zostaną opublikowane w drugiej połowie marca. Rozpoczęto działania w grupie konsultacyjnej dotyczące opracowania przewodnika Potrafię, Decyduję, Działam. 21 lutego przeprowadzono wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Opieki Paliatywnej kampanię profilaktyczną z zakresu zdrowego odżywiania. 1 lutego zorganizowano w Urzędzie Miasta Bartoszyce spotkanie informacyjne skierowane do trzeciego sektora, którego tematem były zmiany w dokumentach formalnych w ogłoszonych konkursach dotacyjnych na rok 2024. Wydział Kultury i Sportu. Zorganizowano obchody 692. rocznicy urodzin naszego miasta Bartoszyce. Zorganizowano Bartoszycką Galę Sportu, która odbyła się 16 lutego w Bartoszyckiej Gali, Hali Widowiskowo-Sportowej. Łącznie bartoszyckim sportowcom wręczono ponad 40 wyróżnień. Trwają przygotowania do obchodów Bartoszyckiego Tygodnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Główne uroczystości zaplanowano na 1 marca, godzina 10, msza święta w parafii świętego Brunona, godzina 11.30, uroczystość na cmentarzu komunalnym przy ulicy Kęczyńskiej. Szczegółowy program dostępny jest na plakatach. Trwają przygotowania do finału Mistrzostw Polski Juniorów w piłce siatkowej, które odbędą się w dniach 5-9 marca w Bartoszyckiej Hali Widowiskowo-Sportowej. I tu pozwolicie państwo na moją taką osobistą refleksję i podziękowania, które kieruję przede wszystkim do pana burmistrza Piotra Petrykowskiego za kolejną organizację imprezy o tak mistrzowskim charakterze. Przypomnę, to jest najwyższa kategoria, jeśli chodzi o mistrzostwa poza seniorami, mistrzostwa juniorów, wspaniałe zespoły z całej Polski, 8 najlepszych. Kieruję swoje podziękowania do pana Norberta Gromulskiego, dyrektora Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także do pani Grażyny Baranowskiej, którą od wielu lat znam jako i trenera, i entuzjastę piłki siatkowej, która tworzy tą atmosferę wokół piłki siatkowej w naszym mieście. Dziękuję państwu serdecznie. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Trwają prace nad sprawozdaniami z realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku oraz programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Bartoszyce na lata 2019-2023 w 2023 roku. To są oczywiście sprawozdania. Dokonano oceny formalnej ofert złożonych na realizację zadań publicznych w zakresie realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2024. Wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Bartoszycach o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec 5 osób. Urząd Stanu Cywilnego. No i tu są trochę smutne informacje. Jak państwo widzicie, w okresie od 19 stycznia do 22 lutego zarejestrowano 37 aktów urodzeń i 66 aktów zgonu. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 86 wykroczeń, 46 porządkowych i 40 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 32 przypadki naruszeń przepisów prawa. Materiał dowodowy przekazano dokumenty powiatowej policji oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach.
W wyniku czynności prowadzonych przez Straż Miejską dwa razy firma utylizacyjna zabezpieczała padłe zwierzęta. 25 właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników należących do ich posesji. Dwóch właścicieli nieużywanych pojazdów zostało zobowiązanych do ich usunięcia. 6 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego. Strażnicy odnotowali 2 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli psów. Strażnicy odbyli 26 służb patrolowych. Strażnicy podczas pełnienia służby wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie miasta. We wskazanym okresie było to 6 osób. Zakład Usług Komunalnych. Zdemontowano wystrój świąteczny, ustawiono tablicę z nazwą ulicy Plac Pionierów, naprawiono nawierzchnię dróg gruntowych przy ulicy Kęczyńskiej, okolice sklepu ogrodniczego Karpol oraz dojazd do osiedla Wawrzyny na części należącej do gminy miejskiej. Zlikwidowano zapadlisko w jezdni ulicy Wańkowicza, usunięto wywroty drzew po nawałnicy ulica Warszawska Leśna Zakole, zakończono pracę przy wycince sanitarnej w lesie miejskim. W ramach zasądzonych kar pracowało 5 osób, przepracowując łącznie 135 roboczogodzin. Zespół administracyjny oświaty dokonał analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2023 roku na wynagrodzenia nauczycieli w składnikach wskazanych w artykule 30 ust. 1 karty nauczyciela. Wydano w roku 2023 ponad 19 milionów złotych. Średnie wynagrodzenie miesięczne w poszczególnych grupach awansu zawodowego przekroczyły wymagania w karcie nauczyciela średnio o 407 zł miesięcznie w grupie nauczycieli dyplomowanych, o 157 zł w grupie nauczycieli mianowanych i o 421 zł w grupie nauczycieli początkujących. Dzięki osiągnięciu wymaganych średnich nie ma potrzeby wypłaty w 2024 roku jednorazowego dodatku uzupełniającego. Ogłoszono terminy rekrutacji na rok szkolny 2024-2025. Rekrutacja do szkół i przedszkoli zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemów informatycznych w terminie od 1 do 15 marca. Kryteria stosowane podczas rekrutacji będą takie jak w roku ubiegłym. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w serwisie miasta Bartoszyce. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się 29 spotkań grup diagnostyczno-pomocowych zespołu interdyscyplinarnego. Asystenci rodziny realizują usługi wspierające w 45 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Z poradnictwa skorzystało 13 rodzin. Z usług w schronisku dla osób bezdomnych skorzystało łącznie 36 osób, w tym 10 spoza gminy miejskiej Bartoszyce. W ramach działalności Dziennego Domu Senior Plus, zajęć muzycznych, ekran dzielniczych, komputerowych oraz zakresu aktywności społecznej skorzystało 25 osób. W oparciu o bazę lokalową odbyło się 5 spotkań o charakterze stałym i 3 okazjonalne, organizowane m.in. przez Klub Seniora, Polski Czerwony Krzyż oraz Środowisko Dom Samopomocy. Pozyskano środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programów Opieka Wytchnieniowa z kwotą dofinansowania 79 774,20 zł bez wkładu własnego oraz asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością. Kwota dofinansowania 274 636,02 zł, wkład własny 1500 zł. Od 1 lutego rozpoczęła się realizacja prac społecznie użytecznych. Aktualnie pracę wykonują 3 osoby. Środowiskowy Dom Samopomocy. W okresie międzysesyjnym praca terapeutyczna obejmowała realizację bieżących treningów i zajęć m.in. dzielniczych, kulinarnych, usprawniających, komputerowych, edukacyjnych, wynikających z planu wspierająco-aktywizującego. Ponadto uczestnicy z Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział w inicjatywach o charakterze integracyjnym i edukacyjnym organizowanym w ramach bieżącej aktywności oraz praktycznego rozwijania umiejętności spędzania czasu. W minionym okresie odbyło się 10 takich inicjatyw, m.in. warsztaty integracyjne z udziałem dzieci przebywających w pieczy zastępczej, towarzyski sparring w tenisa stołowego. W tym okresie międzysesyjnym, o którym była mowa w informacji, jako załącznik macie Państwo, zwracam się do radnych, informacje o zarządzeniach burmistrza miasta w okresie międzysesyjnym. Takich zarządzeń było 23. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, dziękuję serdecznie. Dziękuję za informację. Dla porządku informuję, że obecnie na sali jest 20 radnych od godziny 11.15 dokładnie. Pytania do usłyszanej informacji. Pierwszy był pan radny Puszko, później pan radny Kapuściński.
Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, chciałbym zadać dwa pytania. Pytanie pierwsze dotyczy działalności Zakładu Usług Komunalnych i to jest w zasadzie prośba od mieszkańców całego miasta. Kiedy rozpoczniecie klejenie dziur w naszych drogach asfaltowych? No bo tutaj też taka była informacja, że tam jakaś droga była remontowana, bo to jest naprawdę sprawa nacji, to masa dziury na terenie całego miasta. Jest, okay, są już odpowiednie warunki pogodowe, ale ja chciałbym zadać to pytanie do samego końca, dobrze? I prosiłbym, żeby tutaj pan dyrektor właśnie przekazał mieszkańcom naszego miasta informacje, tak? Kiedy te prace właśnie się rozpoczną, bo mówię, bo jest tragedia. Jak co roku po zimie. Kolejne pytanie dotyczy zamówień publicznych i pozyskiwania środków. To będzie pytanie dotyczące właśnie przebudowy ulicy Polnej. Ja już tutaj tak troszeczkę rozmawiałem w kuluarach z panem dyrektorem. Chciałbym, żeby pan dyrektor jak gdyby tutaj tak szerzej udzielił taką szerszą informację właśnie na temat przebudowy tej ulicy. Bardzo się cieszę, że to akurat nas udało się tak wyłonić firmę wykonawczą i że te prace niedługo się rozpoczną. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, po których stronach właśnie będą chodniki, bo to też jest dla nich bardzo ważne, żeby to jakoś tak, mówię, logistycznie się przygotować, żeby nie było tak jak na ulicy Andersa, tak, że rozpoczną się prace, nie było pełnej informacji, no i ludzie po prostu pozostawili swoje samochody na posesjach i nie mogli wyjechać ze swoich domów, tak, żeby już do takich sytuacji nigdy więcej przy wszelkich przebudowach nie doszło. To jest pierwsze pytanie. No i harmonogram prac, żeby też był dostępny, tak, żeby mieszkańcy wiedzieli, bo z tego co słyszałem, to ma być przebudowa etapami, tak, że najpierw jakiś tam jeden odcinek się przebudowuje, żeby po prostu mieszkańcy mieli możliwość właśnie dojazdu do swoich posesji. To także prosiłbym, żeby ten harmonogram właśnie był przedstawiony. No i jeszcze jedno pytanie, czy jeżeli ktoś ma na przykład, nie wiem, zrobione wjazd do swojej posesji i w przypadku budowy chodnika, czy to zostanie na przykład rozebrane, bo to też mieszkańcy po prostu pytają. Także takie, no mówię, sprawy czysto techniczne. Prosiłbym właśnie o udzielenie odpowiedzi. Dobrze. Dziękuję bardzo. Ustalimy jeszcze, dwoje radnych zada pytanie, później pan burmistrz się do tego odniesie. Proszę bardzo, pan Karol Kapuściński, a później pan radny się zgłasza, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, tutaj kolega już mnie wyprzedził troszeczkę z pytaniem. Ja bym chciał je to może bardziej rozwinąć, pytanie. Chodzi mi o zamówienia publiczne i przebudowę tych ulic rozstrzygniętych przetargów, bo widzimy tutaj, że termin realizacji jest 12 miesięcy. Czy mamy to przyjmować, że to jest od startu tej budowy, czy od przetargu? Od podpisania umowy, dobrze. No to później będziemy pewnie mieli informację o podpisaniu umowy. I drugie moje pytanie dotyczy Wydziału Inwestycyjnego odnośnie przebudowy ulicy Andersa, bo z tego co tam ostatnio na sesjach rozmawialiśmy, to w tym miesiącu miała się już ta przebudowa bodajże skończyć. I co będzie dalej? Czy będzie przedłużony termin? Czy jakieś tam, że tak powiem, konsekwencje będzie miał? Bo jest niezakończona, ja wiem, że tutaj z różnych powodów nie jest zakończona, bo pogoda też nie sprzyja. To jest główny, chyba najbardziej adekwatny powód. Co dalej z ulicą Andersa? Najkrótsze pytanie. Okej, pan radny Lidziński i później odpowiadać będzie pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu, pan radny Kapuściński już jedno pytanie zadał, które chciałem zadać odnośnie ulicy Andersa, ale drugie pytanie. Na poprzedniej sesji była informacja odnośnie ogłoszenia przetargu do końca lutego na przebudowę ulicy Leśnej i tej kładki. I była informacja, że do końca lutego ten przetarg zostanie ogłoszony, ale tutaj w tej informacji z działalności burmistrza tego nie ma. Chciałbym zapytać, kiedy możemy się spodziewać tej dokumentacji przetargowej, czy tam tego przetargu i kiedy rozpocznie się tam inwestycja. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. W związku z pytaniami pana radnego Puszko, to bardzo proszę, jeżeli pan Krzysztof Jeżyło jest gotowy do odpowiedzi w sprawie tych ubytków w jezdni i harmonogramu prac związanego z naprawą ulic na terenie naszego miasta. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni.
To ta zima pokazała swoje rogi i bardzo dużo jest tych dziur. Łatanie doraźne rozpoczęliśmy 6 lutego w tym roku. Była robiona kilkakrotnie ulica Kolejowa Paderewskiego, Wybrzeża, ten zakręt, który prowadzi do ulicy Brama, Żeromskiego, Słowackiego i tak dalej. Na dzień dzisiejszy, z dniem dzisiejszym, zużyliśmy 2680 kg masy na zimno. No trwałość tego jest taka, jaka jest. Niektóre są 2 tygodnie, niektóre 3 tygodnie. Proszę, ale to jest właśnie tak, tak. Mówię, 2600 zostało zużyte. Od 6 lutego są prowadzone prace. Dzisiaj, nawet mimo tych niesprzyjających warunków, czasami deszczowych, palnik, podgrzewamy ten asfalt, no, robimy co możemy. Był taki moment nawet, że nie dało się asfaltu układać, bo lał deszcz, a na ulicy Kolejowej była straszna dziura na środku, więc zastosowaliśmy pokrusz skalny, który wytrzymał 1,5 tygodnia. No, także takie doraźne działania też prowadził. Dziękuję bardzo. Zwracam się do kierownika pana Mirosława Subutowicza. Czy jeśli chodzi o ulicę Polną, mógłby pan przedstawić tu radnemu i nam wszystkim pewne wstępne założenia dokumentacji? Dobrze, chciałem powiedzieć, że na Polną już firma Techmal wchodzi na początku marca. Widziałem harmonogram. Te roboty zostały podzielone na 3 etapy. Że będą wykonywane w ciągu całego roku, jak mam 12 miesięcy. I zaczynamy od ulicy tutaj, od ulicy Krzywej. Pierwszy etap do ulicy Krasickiego. Potem będzie kolejnym etapem, będzie odcinek od ulicy Krasickiego do mniej więcej połowy między Krasickiego a Wiejską. I trzeci na końcu będzie robiony. Pan informacja będzie? Będą podane terminy? Oczywiście ludzie już chyba wiedzą, wszyscy są poinformowani, że takie, że roboty będą wykonywane. A chodniki będą po obu stronach ulicy. Od razu. Jeżeli chodzi o wjazdy, to będziemy wykonywali, na razie mamy takie informacje, zgodnie z dokumentacją. Jeżeli ktoś tam ma jakiś inny wjazd, no to będzie zdemontowany i materiał będzie oddany dla wykonawcy, czy dla właściciela tej działki. Jeżeli będą dodatkowe wjazdy, czy tam wejścia na tego, to już kwestia do dogadania się, czy zgody pana burmistrza na wykonanie tych wjazdów, czy wejść na te działki. Ale ten chodnik jeszcze ma. Oczywiście, że tak. Będziemy się dowiązywali do każdej działki oddzielnie, żeby pasowało dla wszystkich, żeby nie było żadnych schodów ani takich jakichś nienormatywnych zjazdów. Ja jeszcze jedno pytanie. Panie kierowniku, czy są zaplanowane zjazdy dla niepełnosprawnych? Czy o tym pamiętaliście? Ale gdzie? Do poszczególnych działek? Z każdego chodniku, nie, z każdego chodniku przynajmniej jeden zjazd powinien być taki, żeby osoby niepełnosprawne mogły wjechać na ten chodnik i ewentualnie zjechać. Czy o tym pomyśleliście, żeby chociaż, nie wiem, 3 takie zjazdy na ulicę zrobić? Tam przejść nie będzie pewnie, czy tam będą przejścia? Tam przejścia będą i tam, gdzie będą przejścia, to będą te zjazdy. Będą krawężniki obniżone, żeby było można wjechać dla osób właśnie niepełnosprawnych. Okej, okay, dobrze, tam, właśnie o to mi chodziło. Przejścia. Dobrze, dziękuję. Panie kierowniku, chwileczkę, może momencik. Pani radna chciała do pana kierownika, jeszcze pan Darski też do pana kierownika? Nie, później, okej. Okay. Przepraszam, że tak się wcięłam, ale skorzystając, że pan jest akurat tutaj przy głosie. Czy mógłby pan to samo właśnie przedstawić odnośnie ulicy Ogrodowej i powiedzieć mieszkańcom, jakie będą etapy działań i co tam się będzie działo? Jeszcze nie mam podpisanej umowy z wykonawcą. W poniedziałek będzie podpisana umowa. Ale jakie są zakresy przewidziane? Tak? Zakres jest taki, że jest budowa tej ulicy od ulicy Paderewskiego do ulicy nad Łyną. Tam, gdzie będą chodniki, to będą chodniki. Gdzie będą możliwości, to będą usytuowane miejsca parkingowe. No i przebudowa, wiadomo, że deszczówki na tej ulicy. Prosiłbym od razu o informację, która tutaj była sygnalizowana w pytaniach dotyczące ulicy Andersa, przedłużenia tej umowy i jej zakończenia oraz warunków wstępnych dotyczących sprawy ulicy Leśnej. Czy macie już harmonogram pracy? Jeżeli chodzi o Andersa, to na wniosek wykonawcy termin został przedłużony do 25 marca. To jest deadline. Także... Tak, tam tylko zostało postawienie słupów energetycznych, oświetlenia, no i sam asfalt jak gdyby, ale była teraz ostatnio rada budowy, na której był wykonawca masy bitumicznej z Korsz i już jest jak gdyby, są rozmowy zaawansowane, że tak gdzieś mniej więcej w połowie marca będzie układana mieszanka.
Wiadomo, że to też jeszcze zależy od pogody, ale miejmy nadzieję, że będzie ładna pogoda i nie będzie takiego deszczu jak teraz. Jest. Oczywiście. Bo teraz obecnie to na ulicy jest bardzo dużo wody. Jeżeli chodzi o tą kładkę na Leśnej, to zgodnie z planem w pierwszym kwartale miało być tego otwarcie, czy rozpisanie przetargu na kładkę na ulicy Leśnej. Ale ja już przygotowuję dokumenty, kosztorysy, żeby ogłosić przetarg. W marcu to nastąpi. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o pytanie radnego Karola Kapuścińskiego, to państwo sami już udzieliście odpowiedzi. Ten termin będzie oczywiście 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Dziękuję. Proszę pan radny Dorski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. No, informacji mi zabrakło dla mieszkańców, informacji dla mieszkańców, że otwarto poczekalnię na placu dworcowym. Mieszkańcy na to bardzo czekali, to było tak z każdej sesji na sesję i w końcu ta poczekalnia została otwarta. I jeszcze mam takie pytanie odnośnie mistrzostw Polski. Czy został zaproszony mistrz olimpijski, pan Zbigniew Lubiejewski na te mistrzostwa? Bo miło byłoby pewnie dla młodzieży spotkać się z mistrzem olimpijskim, jakby on wręczał medale na przykład i w ogóle spotkanie z mistrzem olimpijskim, notabene honorowym mieszkańcem Bartoszyc. Dziękuję. Tu mam może inaczej, czy jeszcze są do informacji pytania? Proszę bardzo, panie Leo. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam trzy pytania. Pierwsze pytanie dotyczy przebudowy placu Bohaterów Westerplatte, ponieważ tam boczne alejki w tej chwili są bardzo mocno obniżone w stosunku do placu i zrobienie takiego zjazdu bezpośrednio z tego placu na alejkę będzie problemem dla osób niepełnosprawnych. Czy te boczne alejki na jakimś tam odcinku będą przebudowane również, żeby dostosować łagodny podjazd? To jest moje pierwsze pytanie. Drugie dotyczy tego samego, ale wody, która w dalszym ciągu stoi na placu, a było mówione, że jeżeli zrobimy zbiorniki retencyjne, to na tym terenie zielonym ta woda już nie będzie stała, się zatrzymywała, tylko będzie do tych zbiorników retencyjnych odpływała. Nie odpływa, a więc co się zadziało? Czy to już tak zostanie, czy to jeszcze będzie po prostu się zmieniało w trakcie przebudowy? Następne moje pytanie dotyczy technicznego cięcia drzew przez Zakład Gospodarki Odpadami. Czy przewidziano w cięciu tych drzew, przynajmniej na tych niskich drzewach, usuwanie jemioły? Dlatego, że naprawdę ta jemioła się rozprzestrzenia momentalnie w momencie, w którym zostaje na drzewach. A tutaj naprzeciwko nawet urzędu mamy drzewo, które jest samą jemiołą. Także nie wiem, dlaczego to drzewo jeszcze niskie, ozdobne miało być, a już w tej chwili to jest ozdobne jemiołą tylko. To jest następne pytanie. Teraz mam pytanie jeszcze takie techniczne, panie burmistrzu, bo tu jest mieszkańcy pobliskich osiedli. Prosimy się nie wpuszczanie poza ogrodzony teren. Poza, to znaczy, że mieszkańcy nie mogą na zewnątrz placu zabaw wchodzić ze swoimi czworonogami, czy na ogrodzony teren? Na ogrodzony. Aha, no bo właśnie ja już nie wiedziałam w końcu, czy nie można chodzić tam dookoła. Okej, czyli na ogrodzony teren, żeby było jasne. To jest to i z informacji na razie tyle. Reszta będzie w sprawach różnych. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa na temat informacji chciałby zabrać głos? To już więcej na temat pytania nie będzie. Proszę, panie burmistrzu. Co do pytania pana radnego Witolda Darskiego, pan Zbigniew Lubiejewski jest zaproszony na konferencję prasową, która będzie jutro o 8:30. Dobrze mówię, panie dyrektorze? Która będzie na konferencji prasowej i na pewno tam wtedy pan burmistrz i pan dyrektor ustalą obecność w następnych dniach. No na pewno jeśli tylko możliwości pana Lubiejewskiego pozwolą, to będziemy go bardzo serdecznie witali w ostatniego dnia na meczach już finałowych i wręczeniu nagród i medali. Jeśli chodzi o przebudowę placu Westerplatte, proszę bardzo, pan kierownik Mirosław Subutowicz w tym zakresie pytań pani radnej Elżbiety Zabłockiej. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o bieżące informacje. Wysoka Rada, odpowiadam na pytanie pierwsze.
Jeżeli wykonamy całą nawierzchnię tego placu, to wówczas wykonamy też dowiązania, które będą oczywiście z odpowiednimi spadkami i będą odpowiednio zagospodarowane. Jeżeli chodzi o pytanie drugie, to widzimy, ile było deszczu, ile było wody. Fakt, że jest trochę wody na placu, ale ta woda wyschnie i wsiąknie, bo tak, jeżeli chodzi o plac, to na razie jeszcze nie ma podłączeń do deszczówki, więc ta woda stoi tam jak gdyby i się rozpływa. Jeżeli chodzi o zbiorniki, to one są wypełnione prawie całe wodą, która jest napływowa właśnie i z deszczówki. Na razie jeszcze nie ma instalacji, która by tą wodę pompowała, przepompowywała dalej do instalacji, do sieci deszczowej na terenie miasta. Ale na razie te zbiorniki spełniają swoją rolę, bo zbierają wodę z całości i one są prawie pełne. Dziękuję. W ulicy Starzyńskiego. Tam jest wybudowany odcinek, który jest z placu do... Jest taka komora na ulicy Starzyńskiego, taka stara komora poniemiecka. 8-metrowa chyba, nawet jeszcze dłuższa. Ale na razie jeszcze nie ma przepompowni, która by pompowała wodę z tych zbiorników do tej sieci. Dzięki. Jeszcze mamy pytanie do tego. Jak można? Pana. Można. Dotyczy tego samego tematu, tych rozlewisk wody. Tam trzeba po prostu dokonać drenażu. Ułożyć drenaż i ta woda będzie tak zwana, po prostu drenaż będzie odbierał. Bo tak to woda, jak idąc po lewej stronie, to praktycznie przy małych opadach stoi cały rok. Jak tam ze dwie nitki, a niedaleko sieć, ta niby główna jest 150, zrobił drenaże i będzie wszystko ok. Także zajmiemy się pana pomysłem. Proszę? Zajmiemy się pana pomysłem. Zgłoszę to panu burmistrzowi i zobaczymy. Ja o ile trzeba, to mogę wskazać, gdzie wciąć, bo ten teren znam i w jaki sposób zrobić drenaż. Na tym placu musimy się wciąć, skoro woda z tego... Nie trzeba iść na plac, tylko w tych dróżkach jest. Dziękujemy za... No. Proszę, bardzo proszę w sprawie tych cień drzew, panie Czesławie, bo rozumiem, że Wydział Techniczno-Komunalny kontroluje to i zleca na bieżąco. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, oczywiście problem jemiowy jest, no, powiedzmy sobie, olbrzymim problemem. Gdyby go tak chcieć rozwiązać generalnie i te chwasty usuwać z tych drzewek, to nie wiem, czy wystarczyłoby nam jakiegokolwiek budżetu, żeby to obsłużyć. Natomiast w momencie, kiedy wykonujemy te cięcia na drzewach, tych, które są przewidziane do podcięcia, oczywiście te jemioły są usuwane, bo sam widzę, jak ZGO wywożąc te odpady z tych cięć, ma też załadowane na swoich środkach transportowych również i te jemioły. A tutaj przy tym drzewie na urzędzie zobaczę, sprawdzę dzisiaj, jak to wygląda temat z tym elementem. Panie Czesław, przy Ardim, tam jest takie, tam było kiedyś piękne drzewko, takie jabłuszko rajskie, a w tej chwili tam jest jedna wielka jemioła. Ona nawet nie kwitnie, ono nawet liści nie wypuszcza. Także naprawdę szkoda by było, bo ta jemioła się potem na wszystkie nasze lipy rozmnoży. To ona jak idzie dosłownie jak taśma. Tak, bo to, no, sami Państwo wiecie, że ta jemioła to jest potężny chwast i ona sama nie zniknie. Ona się rodzi, rozrasta. Spójrzcie tylko Państwo na drzewach, na cmentarzach, jaki jest problem. Gdyby tam chciał to usuwać, oczywiście na tym leżało przede wszystkim uzyskać zgodę konserwatora, co nie byłoby łatwym problemem, tematem, bo konserwator zazwyczaj nie wydaje takich zgód na te rzeczy, bo traktuje to jako naturę, jako naturalny temat. Natomiast wiecie Państwo, no, nie jesteśmy w stanie wszystkich tych chwastów usunąć z tych drzew, bo to jest dużo. Tego jest bardzo dużo. Tak? Panie Czesławie, ale to nie chodzi o wszystkie, ale tam, gdzie możemy, tam, gdzie jesteśmy w stanie, to po prostu usuwajmy. A mówię, tu są takie niziutkie drzewka, które mają i tu nie, żadna jest filozofia tę umiała. Zobaczymy te dwa przypadki, sprawdzimy, jasne. Dobrze, zamykamy już dyskusję o jemiole. Chyba na wszystkie pytania została udzielona odpowiedź, jeśli chodzi o informacje. W związku z tym stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła informację burmistrza z działalności międzysesyjnej do wiadomości. Punkt 5 porządku obrad, tylko prosiłbym o ukrócenie rozmów na sali. Halo, panie Darski, prosiłbym o ciszę.
Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta za 2023 rok. Panie i panowie radni otrzymali. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie. W związku z tym stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła te sprawozdania do wiadomości. Punkt 6 porządku obrad. Projekt stanowiska Rady Miasta w sprawie ubytku jezdni na przejściu dla pieszych przy ulicy Kęczyńskiej 35F w Bartoszycach. Otrzymali panie i panowie radni. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat tego projektu stanowiska? Jeśli nie, projekt poddaję pod głosowanie. Do tego, proszę uprzejmie. Bo tutaj jest podane. Tutaj jest podane ulica Kęczyńska od ronda. Dołączyłbym do tego od ronda w stronę dworca. Tam też jest dziura na dziurze, by trzeba było usunąć te dziury. Następnie za mostem w kierunku. Panie radny, żeby była jasność. Panie radny, niech pan posłucha teraz mnie. Odnosimy się konkretnie do petycji, którą złożył, nawiasem mówiąc, nawet nie mieszkaniec Bartoszyc, ale mamy odpowiedzieć, odnieść się do tego, do konkretnej sytuacji. Do konkretnej sytuacji się odnosimy w tymże stanowisku. Jeśli nie ma więcej pytań do tegoż dokumentu, proszę o głosujemy. Kto z pań i panów radnych za przyjęciem stanowiska, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że projekt stanowiska został przyjęty jednogłośnie. Ja wiem, tylko chciałem dodać. Punkt 7a porządku obrad. Proszę o spokój, proszę wyłączyć mikrofon. Dziękuję. Punkt 7a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Projekt oznaczony numerem 1 na 79. Przepraszam. Poproszę panią radną Lucę Jędryczkę, przewodniczącą Komisji Programowej Budżetu, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok. Dochody, dział 600, rozdział 614 i dział 756, rozdział 756-18, zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego. W związku z nową interpretacją ministra finansów na wyżej wymieniony temat przenosi się kwotę 325 tysięcy złotych z działu 756, rozdział 756-18 do działu 600, rozdział 616. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 852, rozdział 852-19. Czy ja mógłbym prosić o spokój na sali? Zwiększenie galerię również. Dochodów o kwotę 15 617 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzenia mienia będące w zarządzie MOPS. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 600, rozdział 614 i dział 900, rozdział 903. Przeniesienie z działu 900, rozdział 903 do działu. Przepraszam panie przewodnicząca. Panie Darski, bardzo proszę państwa i pani Michalska, skończcie te rozmowy. Tam głośniej rozmawiali, pan uwagę nie zwraca. A pan Darski będzie słynny. Proszę pani przewodnicząca. Rozdział 903 do działu 600, rozdział 614, kwoty 3000 zł na koszty zimowego utrzymania części drogi powiatowej prowadzącej do wysypiska Wysiece. Na wyżej wymieniony wydatek zawarte zostało porozumienie na udzielenie dotacji przez powiat. Komisja zaopiniowała pozytywnie ten wydatek. Dział 750, rozdział 750-11 i 750-23. Przeniesienie kwoty 4300 zł z planu finansowego Urzędu Miasta do planu finansowego związanego z wykonaniem zadań zleconych w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego.
to znaczy dowodów osobistych, rejestracji i aktualizacji bazy podmiotów gospodarczych oraz prowadzenie spraw wojskowych, komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 758, rozdział 758-14, paragraf 29-10 i 45-60, przeznaczenie 122 zł na zwrot odsetek, dotacji oraz odsetek z tytułu zakupionych podręczników szkolnych. Powyższą kwotę uzyskano ze zmniejszenia wydatków w paragrafie 46-10. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 852, rozdział 852-19. Zwiększenie o kwotę 15 617 zł planu wydatków na odtworzenie uszkodzonego majątku z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Nie zmienia to dochodów ani wydatków budżetu Urzędu Miasta. Dziękuję za wygłoszoną opinię. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Pani radna Elżbieta Zabłocka, proszę. Ja tylko mam jedno pytanie, ponieważ my zmniejszamy na oczyszczanie miast i wsi o te 3000. A ja rozumiem, że my to dostaliśmy z powiatu, ale moje pytanie jest takie, bo zawsze brakuje nam pieniędzy na to. Czy jest sens zmniejszania o te 3000, czy nie lepiej te 3000 po prostu dorzucić do oczyszczania miast i wsi, bo pamiętamy w zeszłym roku, że cały czas było usprawiedliwienie, że nie mamy już pieniędzy, nie mamy już pieniędzy na oczyszczanie. Także czy jest to zasadne? To pan skarbnik się odniesie do tego. Chodzi o to, że to jest te 3000 to jest pozyskane z powiatu i one są właśnie były zapisane w oczyszczanie wsi i miast, a dla takiej czystości rozliczenia przenosimy to jakby z naszych wydatków na drogi powiatowe, żeby było jasne, że to jest związane z drogami powiatowymi i tam żeśmy te czynności wykonali. Tak samo jest po stronie dochodów. Kwota tych 3000 też jest w drogach powiatowych. Jest to po prostu, tak powinno być. My nie zmniejszamy, bo te 3000 i tak było na tą drogę i tak było na tą drogę. Tylko jakby porządkujemy sytuację. Jeśli nie ma więcej pytań, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/79? Proszę o głosowanie teraz. Elżbieta. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Bartoszewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Projekt jest oznaczony numerem 2/79. Również poproszę panią Lucynę o opinię na temat projektu tej uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Bartoszewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Ustawodawca przyznał Radzie kompetencje do określenia trybu i sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych, które szczególną formą jest budżet obywatelski. W związku z tym Rada podejmuje stosowną uchwałę. Komisja zaopiniowała pozytywnie regulamin Bartoszewskiego Budżetu Obywatelskiego i całą uchwałę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo. Może Pani Przewodnicząca, później Pan Radny Puszko. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pytanie odnośnie kanałów dotarcia, kanałów komunikacyjnych, dotarcia z informacją o budżecie obywatelskim. Czy pani kierownik mogłaby się wypowiedzieć w tym temacie? Ponieważ jakby, no jeżeli to będzie forma, być może się coś tutaj zmieniło, jeżeli to będzie forma tylko i wyłącznie tak, znaczy elektroniczna, nie elektroniczna, jeżeli to się pojawi tylko na stronie, ewentualnie na Facebooku urzędu, to jest troszeczkę za mało. Dlatego chciałam zapytać, właśnie tak, troszeczkę ogranicza, ale jeżeli jest inna forma, to gdybyśmy mogli się dowiedzieć, to byłoby fajnie. Jeszcze kolejne pytanie do tej uchwały. Czy jest dołączony formularz, ponieważ formularz głosowania z ubiegłego roku był bardzo problematyczny dla potencjalnych mieszkańców, którzy oddawali swoje głosy na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Zbyt dużo tych pozycji dotyczących klauzul RODO i tak naprawdę mieszkańcy nie wiedzieli, w której rubryce się podpisać. Czy to zostało też dopracowane? Dziękuję. Pan radny Puszko, proszę.
sprawy takie czysto techniczne, związane właśnie z naszym budżetem obywatelskim. Po pierwsze kwota 100 tysięcy złotych, już jest bodajże od 2 lat, bo ja też akurat przygotowałem projekty dotyczące fantomów 3 lata temu i wtedy była kwota 50 tysięcy złotych. Przejrzałem sobie przed chwilą właśnie w internecie, jakie kwoty poszczególne miasta, no takie porównywalne z Bartoszycami, właśnie przeznaczają tak na to społeczne działanie mieszkańców. I na przykład w Augustowie kwota jest 6-krotnie większa. Wiemy, jak wygląda sytuacja cenowa, tak, jeżeli chodzi o cenę materiałów budowlanych, nie tylko. Wszystko idzie do góry. Także ja bym tutaj wnioskował o to, żebyśmy po prostu zwiększyli, tak, tą kwotę. Nie, ale tak trzeba po prostu to zrobić, tak jak jest w innych miastach, żeby można było, żeby mieszkańcy mogli też po prostu jak gdyby zadecydować o większej inwestycji, tak, w naszym mieście, no bo głos mieszkańców jest po prostu tutaj dla nas najważniejszy. I jeszcze mam pytanie właśnie dotyczące terminów, bo tutaj jest taka no, bardzo ogólna informacja, że kampania edukacyjno-informacyjna zostanie przeprowadzona w marcu, tak? I od razu tutaj w marcu też jak gdyby mieszkańcy będą zgłaszać, mieli możliwość złożenia propozycji projektów, tak? Czyli na przełomie marca i kwietnia. Czy już wiadomo dokładnie kiedy, tak? Czy to jest od 1 marca, czy to będzie, jak to będzie wyglądać, bo tutaj no, taka bardzo, bardzo ogólna informacja, bo mieszkańcy też o to pytają, bo są właśnie zainteresowani tymi projektami i tak, żebym tutaj no, chciał uzyskać informację, żebym mógł im po prostu przekazać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Odnośnie zwiększenia kwoty, to w tej chwili nie możemy o tym dyskutować. Mamy to zapisane w budżecie 100 tysięcy złotych i to tylko taka pana taka propozycja. Proszę bardzo, pani kierownik. Do pani kierownik? To może jeszcze pani przewodnicząca, jeszcze do pani. To jeszcze jedno pytanie, czy, bo tutaj kolega mówi o tych cenie materiałów, ale czy w tym budżecie obywatelskim, w projekcie budżetu obywatelskiego rozpatrujemy również działania o charakterze społecznym, czy tylko działania twarde, infrastrukturalne? Dziękuję. Szanowni Państwo, odpowiadając tutaj na pytanie pani przewodniczącej odnośnie kampanii promocyjnej, to na pewno będą te podstawowe kanały, czyli strona internetowa, plakaty oraz informacje medialne. Zastanawiamy się jeszcze nad akcją edukacyjną, czyli jakby zachęcenie w ogóle do, jakby, bo to będzie dwutorowo. Pierwsza sprawa, czyli zgłaszanie projektów. A następna sprawa, drugi temat, to jest już oddawanie głosów. I jeśli chodzi o to zgłoszenie, czyli te wszystkie formularze, to tutaj są to kompetencje burmistrza, czyli burmistrz zarządzeniem powołuje stosowną dokumentację. I tam oczywiście te uwagi, które były odnośnie właśnie druku, chodziło głównie o osoby, o dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia, w jaki sposób one mogą oddawać głos. I to będzie trochę bardziej sprecyzowane. Będzie też taki druk przykładowy, jak wypełnić takie zgłoszenie. Jeśli... Tak, i to był błąd formalny, który odrzucał, powiedzmy, te zgłoszenie, tak, ten głos. Więc trzeba było to... Tak, dokładnie, więc tak zrobimy. I jeśli chodzi o tutaj, jeszcze było pytanie od pani przewodniczącej. Tak. To znaczy tak, tutaj jeśli chodzi o regulamin, to w zapisach regulaminu... Właśnie to się tutaj paragraf. Nie, 7 to jest zgłoszenie zadania. To znaczy, jeśli chodzi o kampanijne działania, tak zwane miękkie, tutaj nie ma takich ograniczeń, więc jeżeli regulamin nie zakłada, że nie mogą być tego typu działania, to oczywiście zachęcamy również do projektów miękkich, nie tylko takich twardych, czyli działania na jakimś mieniu, tak? Więc jak najbardziej regulamin tego nie zabrania. Dziękujemy bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały odnośnie budżetu obywatelskiego? Proszę o głosowanie teraz.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2024 rok. Jest to projekt oznaczony numerem 3/79. I tu do Państwa mam prośbę, żebyście Państwo w planie pracy w ostatnim miesiącu 2024 roku zakradł się błąd. Wpisano 26 grudnia, sesja planowana jest na 19 grudnia, także to poprawimy i dziękuję Pani Eli za wskazanie tego błędu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, poprawkę nanieśliśmy. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 3/79? Proszę o głosowanie teraz. Panie Przewodniczący, ale to już teraz zagłosowaliśmy, ale tam jest 31 października, dzień przed Wszystkimi Świętymi, też tak nie trafiony. Powiem, no zróbmy tak, to jest ramowy plan pracy. Życie pokaże, o po prostu. To ewidentnie było w tym, na 26 to było ewidentnie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bartoszyce na 2024 rok. Jest to projekt oznaczony numerem 4/79. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7e porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości położonej przy Placu Konstytucji 3 maja 19 w Bartoszycach. Projekt oznaczony numerem 5/79. Tutaj nie ma Pani Przewodniczącej Ewy Pisarskiej. Czy ktoś w zastępstwie mógłby zaopiniować projekt uchwały? Co prawda nie jestem przygotowana, ale byłam na posiedzeniu komisji, więc proszę o spokój. Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie tej uchwały, wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania na okres 10 lat nieruchomości przy Placu Konstytucji 19. Posesję to zajmuje nasza telewizja kablowa Bartis i Barcat, przepraszam. I opinia jest pozytywna. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Bartoszyce prowadzenia zadania z zakresu działalności powiatu bartoszyckiego. Projekt oznaczony numerem 6/79. Tutaj również panią wiceprzewodniczącą poprosiłbym o opinię. Tak. Opinia jest pozytywna. No, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7g porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Projekt oznaczony numerem 7/79. Tutaj poproszę panią Ewę Kapustą, przewodniczącą Komisji Gospodarki, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny, o opinię na temat projektu uchwały. Ten projekt uchwały stanowi w pierwszej kolejności wynik nowelizacji ustawy o pomocy społecznej i aktem tym zmieniono między innymi artykuł 17 ustęp 1, który mówi właśnie o tym, że dotychczas funkcjonująca forma wsparcia mieszkanie chronione zastąpiono mieszkaniami treningowymi i mieszkaniami wspomaganymi. Bardzo ładna nazwa. Także komisja pozytywnie w 100%. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7h porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie utworzenia mieszkania wspomaganego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu. Projekt oznaczony numerem 8/79. Również poproszę Panią Ewę o opinię na temat projektu uchwały. I tutaj w tej uchwale chodzi o mieszkanie, którym dysponuje właśnie Gmina Miejska Bartoszyce. To, że minister rodziny i polityki społecznej rozporządzeniem 16 października określił minimalne standardy tak właśnie pomieszczeń, jak i usług, które wchodzą właśnie w te formy wsparcia. I to powyższa właśnie taka zmiana wymaga przygotowania uchwały. I ustawodawca zobowiązał podmioty prowadzące mieszkania chronione do przekształcenia i właśnie w terminie do 1 maja 2024 roku. I że właśnie tutaj chodzi o to, że właśnie podnoszenie odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia mieszkaniowego lub właśnie będzie w drodze uchwały w zakresie właśnie zadań własnych szczegółowych tutaj dla gminy. Komisja też jest w 100% za. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7 i porządku obrad. Projekt. Pani Zabolska wyszła. Jest w tej chwili nieobecna. Jednogłośnie. Punkt 7 i porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w gminie miejskiej Bartoszyce na lata 2024-2028. Jest to projekt oznaczony numerem 9/79. Poproszę pana Karola Kapuścińskiego, przewodniczącego Komisji do Spraw Samorządu i Bezpieczeństwa, o opinię na temat projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, opinia jest jednogłośna pozytywnie. Po zapoznaniu się Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa z programem opiniujemy, tak jak wcześniej powiedziałem, pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, to głosujemy. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 8 porządku obrad. Informuję, że w okresie międzysesyjnym zapytania i wnioski zgłosili pan radny Karol Kapuściński w sprawie możliwości dofinansowania w 2024 roku organizacji zajęć sportowych uczniów. Odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie możliwości zgłoszenia do konkursu Zabytek Zadbany edycja 2024. Odpowiedzi udzielono na piśmie. I przechodzimy do kolejnego porządku obrad. To jest do spraw różnych i pozwolicie Państwo, że poinformuję Państwa, iż w okresie od ostatniej sesji Rady Miasta wpłynęły między innymi pisma. Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały 490/2023 Rady Miasta. Wojewoda stwierdził nieważność uchwały. Skierowałem tą informację do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Opinia regionalnej. Proszę. Nie słyszę. Czego dotyczyła ta uchwała, byśmy chcieli wiedzieć. A musiałbym sprawdzić, bo mam tylko tutaj odnotowane, nie odnotowuję w pamięci. Za chwileczkę Państwu powiem. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu skierowałem do Komisji Programowej i Budżetu. Prośba mieszkańców bloku przy ulicy Słowackiego o zabezpieczeniu miejsc parkingowych skierowałem do wszystkich radnych. Zawiadomienie Regionalnej Izby Obrachunkowej o posiedzeniu kolegium w sprawie uchwały 493/24 Rady Miasta skierowałem do Komisji Programowej i Budżetu. Petycja w sprawie uchwały, tutaj jest numer podany, z 2019 roku w sprawie diet radnych skierowałem do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
I wpłynęła prośba o zakup sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji. Skierowałem to również do Komisji Programowej i Budżetu. W sprawach różnych miałem tyle Państwu do powiedzenia. Za chwilę jeszcze może tylko odnajdziemy ten projekt uchwały. Znaczy nie projekt uchwały, tylko to rozstrzygnięcie nadzorcze, o może tak? Do czego ono dotyczyło? To jest dotyczyło uchwały. Pokażę Pani, to mi się przypomni, bo... Rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzenie ważności uchwały 490-23. Tak, to jest to. Ale Rady Seniora, tylko tak, może ja Państwu, odchodzi o rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie programu współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa tam w paragrafie artykuł 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I myślę, że nie będę czytał w całości, rozstrzygnięcie to dotyczy. Może jest jakaś sentencja na końcu? No nie, tylko mówi, że pisze, że ewentualnie odwołać się można. Jak ktoś z Państwa będzie zainteresowany, oczywiście jest to do wglądu. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o spraw różnych. Czy z Państwa ktoś chciałby zabrać głos w sprawach różnych? O lala. Będzie od prawa do lewa, niestety. Pan Witold Dalski, Pani Ania Bienda. Szanowni Państwo Radni, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować za cztery odpowiedzi, które Urząd Miasta mi udzielił na piśmie. Poprzednio dostałem na piśmie, może tego nie wymagała odpowiedź na piśmie, ale jedną odpowiedź na piśmie. Także bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję przede wszystkim, że Państwo, żeście się zwrócili do właścicieli budynków tych straszących Bartoszycach, czyli Arsenału i Starego Szpitala, o odpowiedź. Jest to jakiś krok taki, żeby decyzję w końcu podjęto i żeby coś z tymi zabytkami naszymi pięknymi zrobiono. Dziękuję bardzo za informację odnośnie wykorzystania programu Poznaj Polskę. Widać, że kilka szkół bardzo, bardzo efektywnie wykorzystało te programy i dzięki temu młodzież mogła zapoznać się z historią. Również jest odpowiedź, to dla mieszkańców informacja z Urzędu Marszałkowskiego odnośnie rozwiązania problemu niebezpiecznego zejścia w kierunku ronda brygady, gdzie ma być zamontowane na tym murku, który tam jest, balustrada. Także no, efekty są i bardzo dobrze i myślę, że pewne sprawy, szczególnie tych naszych zabytków, będą jakieś decyzje, myślę, bo jeśli było wystąpienie, to będą jakieś decyzje. I w tym miejscu chciałem jeszcze, jak już jestem przy głosie, podziękować za współpracę z pracownikiem Urzędu Miasta, panem Czesławem Sekitą. Dzięki temu nie musiałem w sprawach, można powiedzieć, że czasami błahych, a czasami do załatwienia o tako. I pan Czesław zawsze reagował i po prostu nie musiałem wtedy zabierać głosu na te tematy na sesji i państwa męczyć pytaniami prozaicznymi czasami, ale pan Czesław te sprawy rozwiązywał tam, gdzie trzeba, tak jak trzeba. Bardzo dziękuję panu Czesławowi Sekicie. Dziękuję bardzo. Pani radna Ania Bienda, proszę. Dziękujemy medale dla tych wszystkich. Który? Z tych, co ci dali odpowiedź. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, ja chciałabym kilka słów odnośnie spraw poruszanych przez mieszkańców ulicy Słowackiego. To znaczy tak, nie wiem, co się teraz już zadziało, czy pan burmistrz udzielił jakiejś odpowiedzi odnośnie mieszkańców, tak? 1D i 1C, jeśli chodzi o parking i te trudności z zaparkowaniem przez nich samochodów. Ale mam jeszcze jedno takie pytanie, bo z rozmowy z jedną właśnie z mieszkanek Ale Słowackiego 1B, tej klatki schodowej, wiem, że jest tam poważny problem dotyczący zepsutego domofonu i też nie wiem, czy ta sprawa już została załatwiona.
Ta pani wysłała list do pana burmistrza z prośbą o naprawę domofonu. Czemu to jest takie ważne? Jest to klatka, w której zamieszkują 4 rodziny. Klatka jest niedaleko szkoły ponadpodstawowej i na przerwach, gdy ten domofon jest zepsuty, na przerwach tam gromadzi się młodzież, pali papierosy i po prostu brudzi. Jest to, no, zdajemy sobie sprawę, jak jest to trudne dla mieszkańców. Dla tej pani, która szczególnie ten list złożyła, jest to o tyle dodatkowo trudne, gdyż sama ma niepełnosprawne dziecko i te opary tytoniowe przychodzą też do mieszkań. W związku z tym jest to, no, popieram i pewnie wszyscy my również skłaniamy się ku temu, żeby ten domofon został jak najszybciej naprawiony. Myślę, że to nie jest jakaś bardzo poważna sprawa i można temu zaradzić. Jednocześnie jakby apel też do dyrekcji szkoły, żeby zwrócić uwagę, co uczniowie robią w czasie przerw. Tak? Dziękuję bardzo. To tyle ode mnie. Dobrze. Może jeszcze jedno pytanie. Po kolei będzie pan radny Puszko. Proszę bardzo. Tylko ja to mam sporo tych pytań. To może jedną zadam. To może jedną zadam tutaj takie. Dobrze, takie jedno najkrótsze pytanie, bo tak w zasadzie no, dzieci cały czas pytają, kiedy będzie otwarty plac zabaw tam właśnie przy ulicy Nowowiejskiego, bo ten największy, tak, w Bartoszycki. I właśnie co z dodatkowymi miejscami parkingowymi, bo dokładnie wiemy, jak wyglądają miejsca parkingowe. Tam w zasadzie tylko 3 samochody można postawić, a z tego placu no, będzie dużo więcej dzieci korzystać i rodzice tak, również z innych części miasta będą podjeżdżać. Także jest miejsce niewykorzystane, które można by było zaadoptować na dodatkowe miejsca parkingowe w stronę ulicy Zamkowej. Tam można by było, bo tam widziałem, że jest ten odcinek taki niewykorzystany i tam nawet można moim zdaniem wybudować nawet ze 20 miejsc parkingowych. I wtedy by było naprawdę, problem byłby rozwiązany, bo nawet jak ktoś chce sobie, nie wiem, pochodzić, pospacerować właśnie przy sercu, to tak prawdę mówiąc, to nie ma parkingu takiego ogólnodostępnego, tak? Nie ma gdzie postawić samochodu. A mówię, tam tylko są 3 miejsca parkingowe, także ja bym tutaj prosił, żeby pan burmistrz zwrócił się właśnie do dyrektora też ZGO, który jest tutaj takim głównym inwestorem, żeby po prostu no, te miejsca parkingowe no, można było tam jeszcze dobudować, tak? Tutaj od strony tej ulicy właśnie Zamkowej. To tutaj tylko trzeba mieć dobre chęci. To jest taka potrzeba mieszkańców, potrzeba rodziców. No, rozumiemy. Dobrze. To jest jedno z kilku pytań. Nie wiem, czy mogę dalej, panie przewodniczący, jeszcze tutaj. Ale to już może tak. O, to będzie długo. To słyszymy. To jak mogę, to będę dalej mówić. Kolejne pytanie do pana dyrektora Zakładu Usług Komunalnych, pana Krzysztofa Jerzybo. Ja chciałbym po prostu się dowiedzieć, tak uzyskać w zasadzie harmonogram prac ZUK-u, bo mieszkańcy po prostu zadają mi pytania, na przykład kiedy odbędzie się przebudowa tej drogi wewnętrznej przy szkole podstawowej numer 7, tej dziurawej, asfaltowej, bo pieniądze przeznaczyliśmy na sesji właśnie grudniowej. No i tak mieszkańcy właśnie mnie dopytują, kiedy to zostanie w końcu zrobione. Także jakaś taka szczegółowa informacja i tak samo też z tymi progami zwalniającymi właśnie przy Bartoszyckiej Odzieżówce. Kiedy one zostaną po prostu zrobione. Następne pytanie będzie dotyczyć przebudowy ulicy Majowej, Krzywej, Nowej, Lelewela. Harmonogram, czy już w ogóle jest to przewidziane, bo na wcześniejszych sesjach była tylko taka ogólna informacja, tak były podane lata właśnie, no była informacja, ale bardzo ogólna. Mieszkańcy chcą wiedzieć, tak, kiedy w końcu tak zostanie przygotowana dokumentacja projektowa i kiedy de facto, prawda, rozpocznie się takie realna przebudowa tych wspomnianych ulic. I jeszcze pytanie tutaj, bo koleżanka też, pani Iwonka prosiła, żebym zadał to pytanie, czy w naszym mieście no, można by było też przeprowadzić taką jakby kampanię
profilaktyczną we współpracy właśnie z Komendą Powiatową Policji. Chodzi tutaj przede wszystkim o umieszczenie takich niewielkich piktogramów na chodniku znajdującego się tuż przy przejściu dla pieszych z takim właśnie jak gdyby symbolem nie korzystaj z telefonu komórkowego, tak? Bo młodzi ludzie po prostu, nie tylko młodzi ludzie przechodząc właśnie przez te przejścia bardzo często właśnie siedzą na tych telefonach. Widziałem, że w wielu miastach po prostu te kampanie są prowadzone. I właśnie u nas uważam, że to kampania powinna być przeprowadzona. Tutaj też jest prośba do Komisji Bezpieczeństwa, tak, żebyście też tym tematem się po prostu zajęli. Bo to jest naprawdę, profilaktyka, słuchajcie, jest naprawdę bardzo, bardzo istotna. I jeszcze jedno pytanie też związane z inwestycjami. Chciałbym po prostu się dowiedzieć, kiedy rozpoczną się kiedy rozpocznie się procedura przetargowa dotycząca właśnie zadaszenia dwóch bartoszyckich orlików, czyli orlika przy szkole podstawowej numer 4 oraz przy szkole podstawowej numer 8. Wyczerpałem serię pytań. Oczekuję na odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Nie, no to proszę, będzie odpowiedź, czy lecimy dalej? Odpowiedź, bo tych pytań, jak widzę, jeszcze kilka będzie po zgłoszeniach państwa. Jeśli chodzi o ten plac zabaw przy ulicy Nowowielskiego, on jest w toku realizacji. Na pewno pana uwagi tu przyjmiemy. Jest wśród nas pan dyrektor Zakładu Gospodarki Odpadami. Prezes, przepraszam. Prezes, bo teraz to nie wiadomo, jakie te funkcje czasami są. Prezes, tak, zarządu. I na pewno to notuje. Jeśli chodzi o plan Zakładu Usług Komunalnych, nie wiem, czy pan dyrektor dzisiaj jest tak przygotowany. Na pewno ten plan przedstawi na komisji państwu. Jeśli chodzi już ten okres rozpoczynającej się wiosny tych wszystkich prac. No, pragnę zwrócić uwagę, że też możliwości tego zakładu mamy takie, jakie mamy. Oczekujemy z jednej strony pilnych napraw i niezbędnych, jeśli chodzi o jezdnie i te wszystkie potrzeby w tym zakresie, a z drugiej strony są te zadania większe, takie jak chociażby ta droga wewnętrzna numer 7, ale to myślę, że trzeba to jakoś synchronizować. Pan dyrektor przygotuje taki plan tych większych zadań i będzie na pewno z państwem konsultował. Jeśli chodzi o ulicę Miejską Lelewela, pani Violetto, czy my to mamy? Tak, proszę bardzo. Bo pani nadzoruje te wszystkie środki zewnętrzne na te nasze ulice potrzebne. Proszę. Szanowni państwo, na projekt dotyczący bezpieczeństwa... Na projekt dotyczący bezpieczeństwa w dotarciu do szkoły i przedszkola, te wszystkie ulice, które są na działkach, tak jak już wcześniej mówiłam, musimy przygotować dokumentację budowlaną i później po wyłonieniu wykonawcy dopiero możemy opracować harmonogram prac. Natomiast w związku z tym, że ulica Polna została przygotowana i dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych, my tą ulicę z tego projektu wyłączyliśmy i chcemy dopisać ulicę Lelewela. A w związku z tym zmienia nam się zakres inwestycji i zwróciliśmy się z prośbą do Banku Gospodarstwa Krajowego o zmianę zakresu inwestycji i czekamy na ich odpowiedź. Bo to wiąże się z tym, że możemy stracić promesę, którą otrzymaliśmy na dofinansowanie bez ich zgody. Promesę mamy do lipca, więc na razie trwają cała procedura związana z przygotowaniem dokumentacji, z przygotowaniem postępowania. Może się okazać, że w tym roku w ogóle nie ruszą prace, jeżeli chodzi o budowę, ponieważ będziemy musieli przygotować się i dokumentacyjnie, i właśnie tak jak mówię, z harmonogramem, wyłonić wykonawcę. Zapraszam państwa do współpracy, tak jak już kilkakrotnie wspominaliśmy przy pracach, również przy przetargu, przygotowywaniu dokumentów. Także tutaj jest również pole do popisu, że tak powiem, jeżeli chodzi o zaangażowanie, bo na razie jeszcze jesteśmy na etapie planowania. Ulica Majowa już ma dokumentację projektową, tak, przygotowaną, tak? Bo tak, ona została dwa lata temu, tak, sporządzona. To w zasadzie można by było od razu, tak? Jakoś nie możemy, nie możemy. Ale wiem, że... Projekt jest całością. A, czyli trzeba od razu te wszystkie, jak gdyby de facto, tak, ulice... Projekt jest dofinansowany w całości, więc możemy wystąpić tylko z jednym postępowaniem przetargowym. On może być podzielony na części, natomiast musimy to zrobić jednym postępowaniem i wtedy składamy takie odpowiednie oświadczenie do Banku Gospodarstwa Krajowego, że rozpoczynamy inwestycje. I w takim momencie, kiedy my przystępujemy do przetargu, to mamy i dokumentację już przygotowaną i mamy też formułę zaprojektuj i wybuduj. Więc
dlatego jest o tyle utrudniona cały harmonogram tych prac, że musimy to dostosować i do tych dokumentacji, które już są, i do tego, czego jeszcze nie mamy, i stworzyć programy funkcjonalno-użytkowe dla tych ulic, które nie mają dokumentacji. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o te piktogramy, to rzeczywiście są to takie rozwiązania w niektórych miastach. Zastanowimy się to przy jakiejś koncepcji, jeśli chodzi o pracę w zakresie bezpieczeństwa przejść, bezpieczeństwa na chodnikach i ulicach. To jest takie rozwiązanie, jest na przykład w Kętrzynie. Ono już w tej chwili jest od kilku lat. Tam się zużywa się, to trzeba odnawiać. Problem jest, wiadomo, że trzeba o to bezpieczeństwo, szczególnie nas wszystkich, ale tych młodych, którzy czasami są, wydają się, że wszystko wiedzą, wszystko potrafią, a sytuacje później są czasami bardzo, bardzo takie trudne. Dziękuję bardzo. A zadaszenie orlików, czy coś, panie Wiolu, proszę bardzo, na jakim to etapie jesteśmy, bo otrzymaliśmy dofinansowanie, ale jeszcze rozumiem, że jesteśmy na przygotowania procedury przetargowej. Tak, zadaszenie orlików jest również w formule zaprojektuj i wybuduj, więc musimy przygotować najpierw program funkcjonalno-użytkowy. Takie zlecenie zostało już przygotowane, zostanie jeszcze w tym miesiącu wysłane jako zapytanie ofertowe do potencjalnych wykonawców. Planujemy 6 tygodni realizacji takiego programu funkcjonalno-użytkowego i po przygotowaniu tego programu będziemy mogli przystąpić do procedury przetargowej i również Państwa zapraszam. Będą dokumenty do analizy, będzie program funkcjonalno-użytkowy, będą projekty umów, które będą później jakby dla wykonawcy przygotowane. Także na razie jesteśmy na etapie przygotowania, więc zapraszam do konsultacji. Dziękuję panie przewodniczący. To chyba wszystko w tym temacie, tak? W tych trzech pytaniach. Proszę bardzo, pani Elżbieta Zawłocka, później pani Ewa Kapusto. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni. Ja mam, pierwsza rzecz dotyczy tego parkingu, o którym przed chwileczką mówiliśmy i tutaj padło tylko słowo, że pan burmistrz dał odpowiedź, ale tak naprawdę no to jest kolejny, słuchajcie, przykład, kiedy mieszkańcy zwracają się z problemem i dostają odpowiedź, że jest to parking ogólnodostępny. Mieszkańcy proszą o pomoc i ja bym bardzo prosiła pana burmistrza i też Komisję Bezpieczeństwa, można ten parking, jeżeli ma być ogólnodostępny, wydzielić ileś miejsc dla danego bloku i napisać miejsca tylko dla mieszkańców. To nie jest pierwszy parking, gdzie mieszkańcy zwracają się z prośbą, bo nie mogą postawić właśnie przy swoich posesjach swoich samochodów. W każdym razie no coś musimy z tym zrobić. To nie jest tak, że my odpowiadamy, że parking jest ogólnodostępny. Dziękuję, pozamiatane. Uważam, że jeżeli mieszkańcy zwracają się z problemem, który mają, to przynajmniej tak w dobrym tonie byłoby odpisać, szanowni państwo, zastanowimy się, zobaczymy, co da się zrobić. A potem dopiero odpowiedzieć, że się nie da, bo jest parking ogólnodostępny. Także myślę, że no troszeczkę niefajnie, tym bardziej, że no jeżeli mieszkańcy mają problem, to trzeba reagować. Drugie moje pytanie. Chodzi o alejki na cmentarzu. Naprawdę mnóstwo osób dzwoniło do mnie i prosiło, o stary cmentarz mi chodzi. Tam są alejki, przez które naprawdę w tej chwili nie można przejść, bo tam jest jedno wielkie bagno. Należałoby naprawdę przemyśleć. Ja wiem, że to nie jest taki prosty temat do ugryzienia, bo tam konserwator na wielu rzeczach wyraził zgodę. O, no to już wiemy. To myślę, że należałoby nawet może przesunąć jakieś środki na to, żeby te najbardziej newralgiczne rzeczy po prostu zrobić. Przynajmniej w tym roku jedną alejkę, w następnym roku jedną i tak dalej. To już mówiłam. I ja na razie tyle. Jeszcze panie przewodniczący, raz zabiorę głos, ale to dopiero po pani Ewie. Dziękuję. Dobrze, ale ja tylko chciałbym tutaj poprzeć to, co mówiła pani Ela odnośnie tego parkingu przy ulicy Słowackiego.
bo tak się złożyło, że pofatygowałem się do tych dwóch pań, które się określiły jako osoby do kontaktu, jako reprezentanci tych wszystkich mieszkańców tego bloku. One tam mają konkretne pomysły, między innymi właśnie takie, żeby tam część tego parkingu wydzielić po prostu, oznakować go i wydzielić, bo naprawdę tam, jak rozmawiałem z nimi bezpośrednio, to są takie sytuacje, że nawet samochody, jeden samochód został zarysowany, tam coś się złego dzieje, naprawdę tam wojsko wykorzystuje ten parking, a mieszkańcy mają wielkie trudności. Także również apel tutaj do Przepraszam, panie przewodniczący, jeszcze jedno pytanie. Pan o zarysowaniu powiedział, przypomniało mi się. Ja króciutko, szybciutko. Mam pytanie odnośnie zwiększenia cateringu, ponieważ ja wnioskowałam, żeby jedna kamera była na, że tak powiem, na zapleczu budynku. Monitoringu, przepraszam. Ja dzisiaj godzinę spałam, bardzo was przepraszam. Monitoringu. Chodzi o jedną kamerę, która byłaby na zapleczu byłego relaksu na słupie. Tam ponownie, dwa tygodnie temu, ponownie doszło do dewastacji samochodów. Jest to naprawdę takie newralgiczne miejsce, bo tam są dwie restauracje, nie wiem jak to nazwać, restauracje, puby, po których w nocy wychodzą ludzie, no i niestety w różnym stanie i wiadomo, wtedy różne pomysły przychodzą do głowy. Dlatego moja jest ogromna prośba, żeby ta kamera jednak tam zaistniała, bo no, raz były lusterka urwane, teraz były samochody pooblewane olejem przepalonym. Także o to bardzo, bardzo proszę, bo to chodzi głównie o bezpieczeństwo również mieszkańców. Dziękuję. Pan radny Marek Kałach, proszę. Panie burmistrzu, szanowna rado, szanowni państwo. Odnosząc się tutaj do problemów, które poruszyła pani radna Bienienda i pani radna Zabłocka, czuję się trochę też wywołany do tablicy z racji pełnionego zawodu, gdyż tutaj w piśmie od mieszkańców Słowackiego 1D i 1C jest wyraźnie napisane, że ten parking zajmują żołnierze i jest to jak najbardziej stan faktyczny i prawdziwy. Problem ten nie dotyczy tylko Słowackiego 1D i 1C, ale również przyległych ulic Mickiewicza i Warszawskiej. I przy szkole numer 2, tak? Tutaj pani podpowiada. Dziękuję bardzo. Ja tak ze swojej strony chciałem powiedzieć, że na jednej z sesji chyba jesiennej, wrześniowej bądź październikowej podałem taki pomysł rozwiązania tego problemu, jeżeli tutaj mam odpowiedź pana burmistrza, że jest to parking ogólnodostępny. Zaproponowałem i cały czas tego pomysłu się będę trzymał i będę go popierał. Pomysł wprowadzenia lub zmiany godzin autobusu miejskiego, który jedzie z osiedla wojskowego, powiedzmy z Wyszyńskiego, poprzez ulicę Sikorskiego i później prosto na ulicę Warszawską. Tam by mógł tych potencjalnych żołnierzy, którzy zajmują parkingi, wysadzać i analogicznie po godzinie 15:30 taki sam autobus w drugą stronę. Nie sądzę, żeby to się wiązało z jakimiś dodatkowymi kosztami. To jest kwestia tylko przesunięcia czasu odjazdu autobusu rano spod szpitala, z Wyszyńskiego i zwiększenia może gabarytu autobusowego, żeby to nie był mały busik, tylko trochę większy. I zmiany delikatnej trasy. To jest moja sugestia, pierwsza sprawa dotycząca tego problemu. Drugie moje pytanie, trochę dzisiaj ich będzie, ponieważ zobligowany zostałem jako radny do wysłuchiwania głosów mieszkańców, więc mieszkańcy ulicy Struga. Tam też stan nawierzchni jest o tyle tragiczny, że osoby niepełnosprawne na wózkach no, mają bardzo dużą trudność z poruszaniem się na wózkach inwalidzkich i to też jest duży problem, bo tam też jest dziura na dziurze. Następna sprawa to kosze na śmieci, ale nie na śmieci zwykłe, tylko na śmieci po naszych czworonogach. Trochę sprawa przyziemna, aczkolwiek przeszedłem się tutaj w okolice Bosiru, gdzie jest to miejsce popularne wśród właścicieli czworonogów, którzy wyprowadzają pieski, ale nawet sprzątając po swoich pupilkach, nie mają za bardzo gdzie wyrzucić tych odpadów. Jest tam jeden śmietnik, który jest za halą Bosiru, ale jest to zamknięte, ponieważ jest to śmietnik należący do mieszkańców bloku Poniatowskiego, z tego co wiem. I tak naprawdę nie ma tam żadnego kosza. Wzdłuż Poniatowskiego nie ma ani jednego kosza. Na odpady, ale chodzi na odpady dla psów.
I moja propozycja jest taka, czy można byłoby pomyśleć o takich miejscach jak Jeziorko Mleczarskie, jak Park Elżbiety i właśnie tutaj hala koło Bosiru i żeby te kosze ewentualnie zaadoptować. Wiem, że można do publicznych koszy wrzucać te odpadki, ale jednak jakby był taki koszt, to myślę, że dużo mieszkańców by z tego skorzystało. Moje następne pytanie związane jest z ogrodzeniem pustostanu tutaj na ulicy Cichej, tam gdzie trwa rozbiórka. Do tej pory chyba nie uzyskaliśmy pytania, jeżeli jest odpowiedź na pytanie, kto, czy osoba, która dokonuje rozbiórki tego pustostanu płaci za zajęcie tego pasa ulicy, bo tam już rośnie trawa. I na pewno odblokowanie tej ulicy znacząco poprawiłoby drożność ruchu na ulicy Cichej i ulicy Jagiellończyka to jest, tak? Kilińskiego, przepraszam. Dawny cech, z tego co pamiętam. I tutaj stary Makart. To moje pytanie. I czy właściciel płaci i jakie są to kwoty? Było, ale odpowiedzi nie było na to pytanie. Była? To przepraszam. Następne pytanie, które zadają mieszkańcy, to kiedy zostanie ścięte drzewo przy budowlance czy przy szkole podstawowej nr 7? I przy okazji doświetlenia, czy będą też przy okazji doświetlenia ulicy numer 51, drogi 51, czy będzie brane pod uwagę doświetlenie przejścia dla pieszych tu z boku na wysokości szkoły podstawowej nr 7? Następna sprawa to zbliża się sezon letni, sezon motocyklowy. Niektórzy nie potrafią dostosować prędkości do panujących warunków. Chodzi mi o ulicę Sikorskiego. Jeżdżą z bardzo dużą prędkością ulicą Sikorskiego, motocyklami, przepraszam, i samochodami. Młodzież sobie urządza w godzinach wieczornych rajdy. I być może Poniatowskiego też to dotyczy. I propozycja ustawienia na wysokości sklepu Stokrotka i sklepu Bagietka, znaczy to nie jest Bagietka już w tej chwili, bo Bagietka, na dwóch tak zwanych cichych policjantów, które by spowolniły ruch, ponieważ tam chodzą dzieci do szkoły, ze szkoły i w porze letniej też się często przemieszczają aż do późnych godzin wieczornych. I jeszcze jedno pytanie. We wrześniu zbliża się święto 30-lecia brygady, 20 Bartowskiej Brygady Zmechanizowanej. I moje pytanie do pana burmistrza, czy są podjęte jakieś kroki w ramach współpracy z dowódcą brygady w zakresie obchodów tego święta? A jest to, przypominam, największy pracodawca nie tylko w naszym mieście, ale też w powiecie i czy są jakieś pomysły tutaj ze strony Urzędu Miasta dotyczące tej kwestii? Dziękuję za uwagę. Dobrze, jeszcze trzecia wypowiedź, pani Ewa Kapusto, proszę. No dobrze, proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja mam taką krótką dla Was informację, chyba optymistyczną. Jest takie zielone światełko, aby otworzyć tę właśnie ulicę Wybrzeża przy Arsenale, ponieważ Arsenał jest w rękach teraz nowego przedsiębiorcy. I wiem, że są pewne kroki poczynione w sprawie właśnie tego przejazdu. Czy ktoś mógłby z urzędu powiedzieć, jakie i na jakim to jest etapie? Dziękuję. No to jeszcze pani Ewa i będzie odpowiedź później. Proszę. No pani Ewa, to jest trochę, będzie trochę dłużej. Proszę Państwa, no ja się postaram to skrócić, ale musimy to zrobić. Ja prosiłem trochę o takie zwięzłe pytania. Dlatego będą zwięzłe pytania. Wczoraj odbyła się Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny, powiększona o około 50 osób, byli to rodzice z przedszkoli miejskich, z taką petycją, zażaleniem, skargą na temat cateringu, który jest przewożony do przedszkoli jedzenia. Był pan burmistrz, więc tutaj... Ale my teraz nie mówimy, pani Wioletto, o głosowaniu. Prosiłabym, żeby nie przerywać, bo ja naprawdę muszę trochę rzeczy tutaj przedstawić państwu. Na koniec dyskusji pani jedna z mam wręczyła mi taki wniosek. W związku z brakiem odzewu 2022 roku na składane wnioski w przedmiocie nieprawidłowości występujące w przygotowaniu i dostarczaniu posiłków przez przedsiębiorcę, który świadczy usługi cateringowe dla dzieci z przedszkoli miejskich. Proszę panią, bardzo proszę. Ja zwracam uwagę pani Machniewskiej, proszę nie przerywać prowadzącej.
dla dzieci z przedszkoli miejskich w Bartoszycach, a także braku szczegółowych informacji w wiadospisach, wnosimy o zajęcie stanowiska przez Szanowną Komisję oraz przedstawienie problemu Radzie Miasta Bartoszyce na najbliższej sesji, to jest w dniu 29.2024 roku, w tym odczytanie treści protokołu kontroli sanitarnej i tutaj jest numer tego protokołu, w szczególności punkty drugi, podpunkt pierwszy, drugi, trzeci, w załączonej do niniejszego wniosku. Informujemy, że problem, o którym mowa powyżej, został poruszony również podczas dyżuru burmistrza miasta Bartoszyce oraz radnego Rady Miasta Bartoszyce. Proszę Państwa, sprawa już jest bardzo głośna w mieście, bo wczoraj było na żywo praktycznie transmisja puszczona. Prawdopodobnie był wielki chaos na tym. Rodzice chcieli bardzo się wypowiadać. Praktycznie wszyscy mieli coś do powiedzenia, którzy byli obecni. Ja, pozwolicie Państwo, że ja nie będę czytała Wam tego protokołu, ale wszyscy z Państwa dostaniecie ode mnie protokół tej kontroli. Chcę, żebyście się zapoznali z tym. Jak można, to proszę się częstować po jednym i puścić dalej. Ale nie wszyscy mają, ale nie wszyscy mają. Ci, co byli wczoraj na spotkaniu, mają. Także tam są właśnie uwagi, do których odnoszą się rodzice. Ja tylko króciutko powiem. Rodzice tutaj wypunktowują to, że usługodawca nie wywiązuje się z umowy. Zaznaczyli wręcz w umowie punkty, których on nie respektuje, nie respektuje, żeby tak krótko mówiła. I są to punkty dotyczące na przykład produktów, są to punkty właśnie to, że taki protokół z komisji, z kontroli sanepidu jest jednym z punktów, ma obowiązek dostarczyć do osoby, która do zamawiającego, a te protokoły praktycznie ani myśmy nie wiedzieli, ani nikt w urzędzie nie wiedział o tym, że coś takiego istnieje i taki protokół, taka kontrola była sporządzona. Są zarzuty, że nie są odpowiednie produkty, że są wysoko przetworzone, które zgodnie z ustawą o żywieniu dzieci nie powinny być w ogóle wprowadzane do żywienia. My na komisji też żeśmy podjęli takie stanowisko, żeby jak najszybciej przeprowadzić właśnie wszystkie działania, o których żeśmy mówili na wczorajszym spotkaniu. Sprawdzenie wsadu do kotła, sprawdzenie sposobu dostarczania posiłków, jak to się wszystko odbywa, bo nie mamy żadnego zastrzeżenia do wydawki, jak tak zwanej, prawda, no bo panie wydają to, co dostają, prawda, także tutaj chodzi o te wszystkie rzeczy, które się dzieją do momentu przywiezienia tego produktów do przedszkola, że często to, co jest w wiadospisie, niekoniecznie tak wygląda, jak jest po prostu podane, prawda? Taki bukiet warzyw, czy zamiennie coś tam się podaje, co nie powinno być nawet w dekadówce nie powinno się powtórzyć, a jednak dziecko dostaje praktycznie jako zamiennik codziennie to samo. Rodzice są przy wydawaniu, są rodzice, którzy są wyznaczeni, mają do tego odpowiednie, no, można powiedzieć, przygotowanie, mają kartę zdrowia, żeby to wszystko było w porządku, są, widzą te posiłki, robią zdjęcia, także tak to, proszę Państwa, wygląda. Właśnie, o to wzięłam protokół. Że na właśnie wczoraj już po spotkaniu z rodzicami podjęliśmy stanowisko jednogłośnie, że należy jak najszybciej wyjaśnić sprawę przygotowywania, dostarczania żywienia do przedszkoli miejskich przez firmę pana Mirosława Bucewicza z siedzibą tu w Bartoszycach, ogłosić nowy przetarg i wyłonić nowego dostawcę. Ponadto z nową umową przed podpisaniem mogą zapoznać się przedstawiciele rad rodziców przedszkoli w celu wniesienia swoich uwag. Czyli zanim się tę umowę podpisze, żeby mieli też wgląd, bo mają też jakieś tam swoje uwagi. Rodzice nie są stroną w podpisywaniu umowy, ale żeby też widzieli, co podpisują. Natomiast to faktury, to już będzie ta kontrola, prawda, która będzie sprawdzała faktury, czy rzeczywiście produkty, jakie to są produkty, czy są to produkty ze źródeł, no można powiedzieć takich, no, ale ze źródeł, które są, no, ocertyfikowane, no nie wiem, no tak to nazwę.
tego tutaj tego nie możemy zrobić. I też tutaj dostałam taką, przed samą sesją dostałam informację właśnie, bo tutaj padło na wczorajszym spotkaniu, że umowa jest nieprawidłowo sformułowana, prawda? Ale są takie zapiski, teraz za dużo papierów. Panie Wo, może troszeczkę konkluzji bardziej, a nie o szczegółach. Bo rodzice prosili, żebym przedstawiała. I teraz na pewno pan burmistrz obiecał, że od poniedziałku cały czas rozmawiał z rodzicami. Rodzice mieli, jak to się mówi, możliwość od źródła dostać wiadomości. Jest tylko jedna wiadomość. My w urzędzie, ani my jako komisja, ani tu w urzędzie nie dostaliśmy do tej pory żadnych takich pism. Teraz już mamy i pan burmistrz dostaje ode mnie też kserokopię właśnie z protokołem wczorajszego spotkania, tego protokołu i to wszystko. Urząd. To znaczy w sensie rady, jako komisja. Ale tego protokołu też nie było w urzędzie, o to chodzi. No. Także dziękuję. No mi nie dosłowiłam, że nie dostaliśmy. Dobrze, bo my nie prowadzimy, panie, jak zauważyłem, pani Wachowska chciała odnosić się do tej, co usłyszała od pani Ewy, tak? No to bardzo proszę. Ponieważ pamięć ludzka jest krótka, ja przypomnę, była grupa rodziców, która buntowała się i przewidziała tego typu sytuacje. I wtedy nie chcieliście słuchać, no Grażyna, no ja wiem, teraz to już tak, matko jedyna, to wzdychasz. Byłyście właśnie za tym, żeby jednak wpójść, ale rodzice przestrzegali przed tym, że będzie problem z jedzeniem pudełkowym, mówili wprost, będzie problem z jedzeniem pudełkowym, przyszli, ale według was to była za mała grupa. I dlatego też pozwoliliście sobie na to, żeby jednak w to wejść. Zniszczyliście stołówki. W niektórych miejscach prawdopodobnie będzie bardzo kosztowne, żeby odtworzyć te stołówki. Momencik. Dobrze. Słuchaj, ja cały czas słyszałam od rodziców, ja nie musiałam pójść. Oni cały czas mi mówili, co się dzieje. Pani Wioleto, ja pani udzieliłem głosu. Proszę mi pozwolić, tylko dwa zdania. Bardzo proszę, niech pani nie sztorcuje tutaj radnych, dobrze, że wyście coś zrobili, czy tego. Decydowała o tym rada, decydowała o tym burmistrz. Zadecydowaliście, ale nie słuchaliście tych rodziców. Mieliście wprowadzić tylko w momencie. Mieliście to na próbę wprowadzić. Zadałam pytanie, dobrze, ale kto będzie to oceniał? Tyle lat minęło, a teraz przed wyborami, tak, ja to będę reprezentowała rodziców, tak, bo mnie poprosili, ja tu jestem teraz bojowniczka o rodziców. Wcześniej trzeba było pomyśleć, wysłuchać tej grupy ludzi. Pani Wioleto, proszę nie wkładać w nasze usta słów, których nie mówiłam, w moje usta. Bo ja wcale nie staję tutaj jako orędowniczka rodziców. Ja przedstawiłam to, co się wczoraj wydarzyło. Dobrze, już skończmy to. Na ten temat już kończymy tą sprawę, bo takie poszczególne ad persona było niestosowne, uważam przynajmniej ze strony pani radnej Machniewskiej do radnych, poszczególnych radnych. Dobrze, ten temat, wszystko się zgadza wobec tego. Na pewno nie w sprawach różnych, proszę państwa. Przecież była komisja, zostały dokumenty sporządzone, jest jakieś, burmistrz się do czegoś zobowiązał i tutaj ten temat wydaje mi się już powinien być zamknięty. Wczoraj, przepraszam, że padło takie dobre sformułowanie ze strony pani Eli właśnie, żeby na bieżąco przedszkola dostawały i rodzice dostawali informacje, jak ta sprawa się po prostu Więc toczy. Właśnie o tej sentencji, tak, pani Ewa tutaj tak, nam powiedziała o tych ustaleniach. Wie, bo my jako rada, no nic nie możemy więc zrobić. No. Powzięliśmy tutaj wiadomość o tym jak jest. Proszę mi nie przeszkadzać, chwileczkę. Przepraszam, uniosłem się trochę. Następnie w kolejności, panie, chwileczkę, momencik. Jeszcze w sprawie tych posiłków. Proszę bardzo, jak muszę. Ponieważ na wczorajszym spotkaniu ja zadałam pytanie panu burmistrzowi, usłyszałam, że nie mam prawa zadawać pytań i nie uzyskałam odpowiedzi, a więc uważam, że dzisiaj na sesji Rady Miasta mam takie prawo i chciałabym zadać to pytanie i usłyszeć odpowiedź. W momencie, w którym wchodziliśmy w ten catering, i to jest nieważne naprawdę, kto jak głosował, bo każdy kierował się jakimiś swoimi przesłankami, jakimiś swoimi, myślał, że robi dobrze, o tak powiem, tak?
I teraz wtedy na tamtej sesji, po tych burzliwych wysłuchaniu rodziców, było zapewnienie pana burmistrza, że my będziemy to na bieżąco monitorowali, że będziemy sprawdzali, że będziemy kontrolowali. I moje pytanie jest takie, to, które zadałam wczoraj, na które nie otrzymałam odpowiedzi. Ile było takich kontroli? Jak często były kontrole przeprowadzane? Z kim rozmawiano? I kto i jakie były efekty tej kontroli? To jest moje pytanie i bardzo bym prosiła, żeby uzyskać na nie dzisiaj odpowiedź, bo wczoraj nie miałam prawa. Dziękuję. Dobrze, ten temat... Nie, Grażyna, tylko zgłaszało się cztery osoby, zadały pytania i proszę panie burmistrzu odnieść się na następnej kolejności, udzielę głosu. Do tego samego tematu, proszę bardzo. No, ja chcę powiedzieć, że gdyby catering i był prowadzony prawidłowo, słuchanie rodziców, myślę, że nie różnił się by znacząco od tych posiłków ze stołówki. Wystarczyło reagować na skargi, modyfikować wszystkie rzeczy, przeprowadzać ewaluacje co roku czy co pół roku i na pewno nie byłoby sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy. To tyle. Powiedziałam, był brak reakcji na skargi. Tyle. Dobrze. Nie, ja się nie zajmuję tym. Rodzice dobrze. Byli, były, tutaj trzeba było przejść. Były pytania nie tylko odnośnie cateringu, ale i pozostałych. Także przypominam pani Elżbieta Zabłocka, pan Łach, pani Adamczyk i pani Kapusto. Proszę bardzo, może się pan burmistrz odniesie do tych wniosków. Jeśli chodzi o remont tych alejek na cmentarzu, o konieczne naprawy i poprawę sytuacji na ulicy Struga, to pozwólcie państwo, że odniesiemy się do tego w sytuacji przyjęcia przez pana dyrektora takiego kompleksowego planu, bo tych zadań jest bardzo wiele. Zakład jest nieduży, bądźmy szczerzy. Chcemy zrobić to w sposób i skuteczny, ale i optymalny, jeśli chodzi o finanse. Także panie dyrektorze, zwracam się do pana dyrektora Jerzego Jerzyło. Bardzo proszę, żeby na posiedzeniu komisji komunalnej, ale innych komisji przygotować taki plan rzeczowo-finansowy, w jaki sposób pan będzie widział możliwości no po prostu pracy w tym zakresie, dobrze? I wtedy radni będą mogli znać pewne terminy, poinformować mieszkańców, co będzie w jakim okresie możliwe do realizacji. Kosze na śmiecie w kontekście opieki nad psami. Tutaj wniosek pana radnego, dobrze mówię, Marka Łacha? Tak, Marka, dobrze pamiętam, piękne imię. Mam bierzmowane imię Marek, to tak. Dlatego mam sentyment do tego imienia. Chcę powiedzieć, że no, odnotowaliśmy to i będziemy tutaj w ramach tych możliwości, które mamy, czy w budżecie, czy po jego zmianach, po okresie kwartału, nad tym pracowali. Proszę jakoś to i na komisjach formułować takie wnioski i później ewentualnie wnioski do budżetu w tych możliwościach, które w ramach tego ustalonego budżetu posiadamy. Ulica Cicha, tak? Czy Kilińskiego? Tak, to już tu była odpowiedź chyba, tak? Panie sekretarzu, udzielana wcześniej, czy? Nie było, bo gdzieś usłyszałam, że była na którejś sesji już informacja na ten temat. Nie było? Było, ale jakaś dobra nowina miała być, to słyszałem. Podobno się zmienił przedsiębiorca i chcielibyśmy się dowiedzieć, co się zmieniło i w jakim, bo pani Asia o panie to zapytała, a to jest powiązane. Panie Mirosławie, pan ma jakieś dane dotyczące właśnie, bo dzisiaj jeszcze o tym roboczo rozmawialiśmy, ale to dotyczy tylko jakby naszej strony, możliwości z naszej strony działań. Tak, bo niestety tu czekamy, tak jak pan Witold Darski zauważył, czekamy na te odpowiedzi od tych właścicieli. No co zamierzają zrobić? Ja sam byłem, proszę państwa, a propos Arsenału, na takim spotkaniu w starostwie powiatowym. Był ten nowy właściciel, nie wiem, czy się nie zmienił. Zmienił się, tak? No niestety, tamten był z jakimś ciekawym nad projektem, koncepcją taką wizualną dotyczącą przyszłości tego obiektu, jego funkcji. Była rozmowa, był wojewódzki konserwator zabytków. Teraz konserwator się zmienił, także no jesteśmy jakby w nowej części tej sprawy. Proszę bardzo, panie Mirosławie. Chciałbym powiedzieć, że działam w tym temacie, ponieważ chcemy udrożnić jeden pas ruchu z góry tam na dół w stronę ulicy Jagiellończyka. I przygotowaliśmy dokumenty do wysłania do konserwatora w celu uzyskania zaleceń konserwatorskich na
zabezpieczenie tej ściany, tego arsenału, ponieważ jeżeli zrobimy jeden pas ruchu, to wtedy ogrodzenie tego arsenału będzie mniejsze niż wysokość arsenału i przy jakiejś awarii czy tam wyburzeniu to może tak się stać. Więc wyślemy wniosek o wydanie warunków konserwatorskich, zaleceń konserwatorskich na zabezpieczenie tej ściany, tego, tej szczytowej, tego arsenału. A czekamy na pana, na nowego właściciela arsenału, który jest za granicą i teraz się pojawi na początku marca i złożymy właśnie on i my jeden wniosek do konserwatora o te zalecenia konserwatorskie. Także sprawa trwa. No to jak państwo widzicie, co to znaczy czasami pewna newralgiczna własność prywatna w mieście. Kiedy te sprawy własnościowe, tak, to kiedyś było miasta, zostało to sprzedane już wiele lat temu i dzisiaj jest wielki, wielki problem, szczególnie jeśli to dotyczy zabytków. Mamy ten sam przypadek, jeśli chodzi o szpital, tak? Sytuacja wręcz patowa. Czasami tak wracając do tej przeszłości, przecież niezależnej od państwa, czasami warto się kilka razy zastanowić, jeśli chodzi o zbycie własności w jakimś zakresie i na jaki cel. Sprawa dotycząca tych progów spowalniających, zapisujemy to, moje drogie panie, do protokołu. Będziemy to analizować, jeśli chodzi o to wniosek pana Marka Łacha, radnego. Doświetlenie drogi krajowej. Panie Czesławie, czy pan ma jakąś taką ogólną informację w tym zakresie, bo pan ten program pilotował, jeśli chodzi o... To już mówiliśmy o tym, przy tej drodze, czy one będą uwzględniały te doświetlenia, także... Szanowni państwo, ten temat przejść, który tutaj awizował pan burmistrz w swoim wystąpieniu w informacji międzysesyjnej, dotyczy 21 przejść na drodze krajowej. Czyli jeżeli to jest droga krajowa i niektóre przejścia, które są w, załóżmy w, jak gdyby w pasie drogowym tej drogi, to będą oczywiście doświetlone. Natomiast te przejście, o którym pan tutaj sygnalizuje, czyli przy szkole podstawowej, jest już na drodze naszej gminnej, tak, którą co prawda jeszcze na 100% nie przejęliśmy w sensie takim, powiedzmy sobie, formalno-prawnym, ale ona jest nasza do zarządzania i tam po prostu musimy zdecydować, czy to działamy, czy nie z tym przejściem, tak, bo... Dobrze, ale to trzeba wniosek, budżet i wtedy możemy realizować, tak? Natomiast no, ja bez pieniędzy tego nie ruszę, czy ktokolwiek inny. Tak? Panie Czesławie, ja tylko przypomnę, że pan sekretarz obiecał, jak sowa się skończy, będziemy doświetlali tam, gdzie sową się nie da, tam będziemy doświetlać wszystkie przejścia. Minęły 2 lata naprawdę i się nic, i co chwilę ktoś z radnych z tym samym wyskakuje, co samo mówi, a tak naprawdę to cały czas jest mówione, dobrze, pomyślimy, zastanowimy się, to może wreszcie się zastanówcie i zróbcie. Nie tylko się zastanawiajcie, zróbcie. Dziękuję. Pragnę pani radnej tylko powiedzieć taki temat, że tą drogę przejęliśmy w roku ubiegłym, tak, z końcem roku ubiegłego na swój stan i ona nie była nasza przez ileś tam lat do tyłu, tak, tylko była drogą wojewódzką. Były zgłaszane wnioski do zarządcy dróg wojewódzkich, żeby to przejście uregulować. Natomiast no, to jeżeli będzie taka decyzja, będziemy to robić. No nie ma rady. No. No i ostatnia kwestia dotycząca sprawy, w której powiem szczerze, chyba że pan dyrektor Żydko ma wiedzę. Ja nie mam wiedzy w tym zakresie. Jeśli chodzi o sprawy dotyczące cateringu. Wczoraj był pan burmistrz, była dyskusja, rozumiem, że ja ze swojej strony powiem tylko taką kwestię. Oczywiście rację ma koleżanka radna Grażyna Baranowska, która mówi o pewnym kontrolingu. Tak jak we wszystkich sprawach, które są. Ta jest dosyć newralgiczna, bo chodzi o wyżywienie naszych najmłodszych pociech w tych przedszkolach w takiej formule. I ma rację też, że wcale nie znaczy, że catering, bo ja też mam doświadczenia i państwo macie doświadczenia z różnych miejsc, chociażby w szpitalach nieraz, na przykład szpital miejski w Olsztynie, bardzo dobry poziom tego cateringu i tam w ogóle wyżywienia. Inne trochę gorzej. Niektóre szpitale powiatowe też mają zapewnione bardzo, to jest kwestia tej współpracy, kwestia tej jakości, ale przy tej jakości chcę zwrócić państwu uwagę na jedną rzecz. Czy o tym dyskutowaliście?
No, kwestia kosztów przygotowania, ale przede wszystkim wsadu do kotła. Czy on nie jest za niski co do wymagań? Bo jeżeli chcemy mieć większe wymagania, bądźmy szczerzy, to tak jak w naszym życiu, to są pewne koszty. To jest pewien zakres finansowania. Trudno coś przygotować za 8-11 zł, o wiele łatwiej już za 15. I to na tym też trzeba było sobie, by szczerze, ja abstrahując od wykonawcy tej usługi, ja teraz mówię o tej tylko stronie. Ale proszę, czy pan dyrektor chciałby może w tym zakresie, ma jakieś informacje? Nie ma pan informacji. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, przepraszam, to ja bym prosiła na piśmie odpowiedź na moje prośbę, tak? Jasne, no jasne, takie, bo ja chciałabym dobrze potem sobie zweryfikować razem dobrze z protokołami kontroli. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Czy ja na coś jeszcze nie odpowiedziałam? Proszę bardzo. Proszę mi przypomnieć, bo może notowałem nie. Panie burmistrzu, jeszcze tylko przypominam o pierwszej sprawie, którą poruszyłem, o parkingu na Słowackiego. Parking. O moje propozycje. No właśnie, ten parking, była ta odpowiedź ogólnodostępnym. Pan mówi tu o dodatkowej linii, jakby czy w ramach tej linii o innej godzinie funkcjonowania tego autobusu, co by pomógł. Na pewno to trzeba mądrze rozważyć. A jeszcze było pytanie pani Biniendy, ja widzę teraz panią, dotyczące domofonu. Czy my tym zarządzamy? Zwracam się do pani. No, lokum zarządza. Jaką pani ma dzisiaj informację dla pani radnej? Dla mieszkańców, no ale pani pyta w imieniu mieszkańców. Do mnie taka informacja nie wpłynęła, ale wiem, że wpłynęło podanie do urzędu. I to bardzo świeża sprawa, także na pewno się nią zajmiemy. No dobrze, to już nie, podanie wiemy, jest informacja ze strony pani radnej, prośba mieszkańców, działajmy w tej sprawie, dobrze? Tak jest, a jeszcze coś było Słowackiego chyba. O zbierającej się młodzieży. To dotyczy tego domofonu, tak, tej sprawy. Ale do dyrektora piszę co roku, piszę też o wzmożone patrole do Komendy Powiatowej Policji, jak również do Straży Miejskiej, że wszyscy działamy w tej sprawie. Dobrze, teraz są następne pytania, ale po kolei, wobec tego pan Lipiejko, a później pan Azarewicz i tak po kolei będzie drugi tur. Nie, ja tylko jedno do jednego pytania tutaj pana kolegi Marka Łacha się odniosę odnośnie tych motocyklistów szalejących na ulicach. Trochę stanę w ich obronie oczywiście, bo samochody też są bardzo niebezpieczne i robią sobie różne wyścigi, ale to nie o to mi chodzi. Słuchajcie, profilaktyka i jakby rozmawianie z tymi młodymi ludźmi to jest najważniejsza rzecz, bo powiem wam taki przykład. Robimy różnego rodzaju takie wyjazdy czy parady w związku na przykład z 10 listopada czy tam Dniami Bartoszyc i innymi rzeczami. Tam jest taka sprawa, że my się spotykamy. 11, przepraszam. I to 10 jest odprawa. Do tej odprawy chciałem dojść, że przed takimi wyjazdami z tymi młodymi ludźmi rozmawiamy, mówimy jak mają jeździć, jak się jeździ w kolumnie, jak się trzeba zachować w razie jakiegoś tam powiedzmy takiego przejazdu zbiorowego. Jeździmy też w różne wyjazdy takie niedzielne, gdzie zawsze się trzeba z nimi rozmawiać. Oczywiście są ludzie, młodzi, których to nie interesuje, czy to są motocykliści, czy to są kierowcy samochodów. No i wtedy jest problem, nie? Ale staramy się tak jako klub trochę takich szkolić pod względem bezpieczeństwa, bo to jest jakby no ich życie. Uważam, że macie rację. Tutaj pan Marek bardzo fajnie zaproponował te dwa progi zwalniające. Pewnie coś to pomoże, ale najważniejszą rzeczą jest właśnie rozmowa. Jeżeli on z domu wyniesie to, że on tym motocyklem powinien jechać spokojnie, czy tam samochodem, to myślę, że będzie tak, a tak musimy po prostu jakoś to kontrolować, jakoś to tak robić, żeby oni mieli świadomość tego, że robią to niebezpiecznie, nie tylko dla siebie, ale dla innych uczestników drogi. Dziękuję bardzo. Dobrze, pan radny Azarewicz. No już jest, a przepraszam, to pan radny Karol Kapuściński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja tu mam pytanie do pana przewodniczącego, czy tą uchwałę, którą dzisiaj podejmowaliśmy w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji na ten rok,
Czy nie będzie błędem, bo tutaj mamy plan pracy Komisji Edukacji i Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Mamy na 3 miesiące, bo ja rozumiem intencję, że pani nie chciała planować nowej radzie już dalej, ale czy w związku z tym, że mamy tylko na 3 miesiące zaplanowany jeszcze ten kolejny, czy nie będziemy musieli tego uzupełnić później? Myślę, że to jedno nie wyklucza drugiego. Po prostu niektóre komisje zrobiły na cały rok. Jeśli tutaj komisja zrobiła, pojawi się nowa komisja, to sobie że tak powiem, dobrze, uzupełni ten. Dobrze, no dobrze. No to nie widzę sprzeczności. Bo ja nie zdążyłem, że tak powiem. Ja widziałem to, że tam jedna z komisji zrobiła na okres kadencji, trwania kadencji. I chciałbym tutaj podtrzymać i dalej przekonywać pana burmistrza, żeby rozważył pomysły, propozycje uruchomienia dodatkowej komunikacji miejskiej dla, że tak powiem, osiedla tutaj Wyszyńskiego w stronę jednostki wojskowej, bo już dużo, dużo wcześniej też się żołnierze zwracali, a o to pytałem, tu sprawdziłem na BIP-ie 25 kwietnia 2022 roku o dodatkową linię na odciążenie tego problemu, który teraz zaistniał. I trzeba to naprawdę głęboko rozważyć, porozmawiać z przedsiębiorcą, żeby tak przekwalifikować, przekonwertować ten plan przejazdów, żeby to było tak zrobione, żeby te dwa przejazdy, te dwa wahadła w jedną, później z powrotem po 15, naprawdę rozwiązałoby problem. Dziękuję. No więcej pytań niestety nie mam. Pan sekretarz na gorąco się odniesie chyba do tego pytania tutaj. Panie przewodniczący, szanowna rado, ten temat już jest omawiany wielokrotnie. Ja nie pamiętam, żeby z jednostki wojskowej wpłynęło oficjalne pismo podające godziny czasu pracy służby, o której się zaczyna, o której się kończy. Mówimy też o piątku, bo wiem, tam jest czas pracy inny troszeczkę. I nie wiem, czy to, nie chcę tu mówić, ale czy to będzie zbieżne ze szkołą i innymi rzeczami, gdzie ta linia robi, pracuje. Także ewentualnie, że takie pismo kiedyś było złożone, to jeżeli jest nowy dowódca, to prosiłbym, żeby takie pismo jeszcze raz oficjalnie wpłynęło z aktualnym czasem pracy jednostki wojskowej i gdzie jest największe nasilenie właśnie tych pracowników przychodzących do szkoły, do pracy. Dziękuję. To proszę jeszcze, panie przewodniczący. Panie sekretarzu, ja w tej kwestii chciałbym się tutaj jeszcze dopowiedzieć, bo z zasady organizuje miasto, organizuje zapotrzebowanie na przejazdy i uważam, że to miasto powinno się zwrócić nie tyle do jednostki, tylko do największych zakładów pracy, jak pasuje. Przecież no to jest, nie oszukujmy się, przecież żaden z przedsiębiorców nie powie, że chce, no to wtedy będzie dostanie odpowiedź, że jeżeli chce pan wozić swoich pracowników, proszę puścić swoją linię albo swój pojazd. A tutaj powinny być konsultacje, powinno być zwrócenie się do największych zakładów pracy, typu szpital, jednostka wojskowa, szkoły, MOPS ma bardzo dużą zaplecze ludzi. I tutaj w tą stronę proszę wystąpić z pismem, czy byliby zainteresowani, żeby taką linię puścić nawet testowo. Tak jak ja tu wtedy doczytuję, że nawet pilotażowo. Żeby po prostu wykupić te kilometr godziny i żeby to po prostu zweryfikować nawet na kwartał, zobaczyć, czy będzie miało to zainteresowanie, bo żołnierze wtedy do mnie się zgłaszali i dalej teraz wracamy z tym tematem. I myślę, że miałoby to duże rozwiązanie i ekologiczne, i przyjazne, i wizerunkowe, no i wygoda po prostu by była dla tych. I parking by się od razu wyluzował, że tak powiem, zwiększył swoją pojemność. To jeszcze w tym temacie może pan radny Łach, później pan radny Nazarewicz. To jeszcze w uzupełnieniu do słów radnego Kapuścińskiego, nawet pilotażowo można byłoby spróbować to w okresie zimowym, od jesieni do wiosny, powiedzmy od października do kwietnia. Jeszcze chciałbym tylko to przypomnieć panu burmistrzowi, bo zadałem pytanie odnośnie święta 30-lecia 20. Bartoszewskiej Brygady Zmechanizowanej, które będzie prawdopodobnie we wrześniu. Będzie na pewno zaproszonych bardzo dużo bardzo ważnych osób z kręgów wojskowych, ale też i rządowych. Więc tutaj szeroka współpraca z dowództwem zaowocowałaby pewnie w przyszłości na pewno jakąś promocją naszego miasta. Także to tyle z mojej strony. Dobrze, dziękuję. To jeszcze może pan radny Nazarewicz, później zrobimy przerwę i później dalej. Ale nie przerwę w sensie, że tylko po kolei. Proszę bardzo, pan radny Nazarewicz.
Szanowna Rado, chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, że w poprzedniej kadencji ci, co byli ponownie są radnymi, to powinni pamiętać. Teren naprzeciw sądu tam i przedszkola na dawnego Marksa, dawne policyjne przy więzieniu, po prostu rada przyjęła, bo była rozmowa z panem prezesem Wietrakiem i rada przyjęła to na zgodę. Tylko, że po prostu weźmie ten teren, bo to jest duży teren i koło hektara i tam można by było robić parkingi. Ale z racji tego, że pan burmistrz i prezes byli poróżnieni, krótko mówiąc, między sobą darli kota, tamten nie przekazał terenu. I tak to zostało. A można teraz wrócić do tego nowego prezesa, porozmawiać, jak gdyby przypomnieć taką sytuację, bo ten prezes obecny pracował w tamtym czasie, być może pamięta i może ten teren przekaże i my jako miasto będziemy mogli zrobić parking. A to jest miejsce właśnie dla wielu, wielu tych, co parkują. Następny program tutaj był ruszany o stołówce. Szanowni Państwo, stołówkę możemy utworzyć my w swoich zasobach. A zasoby są budynek jest taki, po byłej komendzie razem ze stołówką jest miasta. I ten budynek, tamtą stołówkę można sobie spokojnie uruchomić i ten catering wtedy stamtąd można spokojnie po przedszkolach rozwozić. Raz, że będzie krótki czas, będzie nadzór ze strony miasta i w taki sposób szpital zrobił ponownie swoją stołówkę i teraz jest wszystko ok, a kiedyś też były kłopoty, to zimne, to nie to, to nie tamto. I jest sprawa do rozwiązania. Tylko trochę chęci. Tylko chęci i więcej nic. A nie stawiać okoniem, to nie to. Nie chcieć wysłuchać rady i to są właśnie to. A niestety, żeby burmistrz się spotykał z radnymi, tego by nie było. Dziękuję. To może jeszcze pani radna Mienda, proszę, będziemy... A przepraszam, tym razem nie zauważyłem. Może Witek Darski przed tym. Po kolei, tak. Proszę, Witold Darski. Chciałem być grzeczny. Szanowni radni, panie przewodniczący, panie burmistrzu, chciałem spytać, w takim dużym projekcie, chyba Zielone Miasto, coś jest rekultywacja, rewalizacja terenu przy Jeziorku Mleczarskim i tam jest temat pomostów. W tym projekcie, akurat wtedy żeśmy się cieszyli, że te pomosty, jest projekt już i jest projekt, który ma ważność do tego roku. Chciałbym się zapytać, kiedy przystąpimy do tego projektu rekultywacji, rewalizacji, bo tam podobno Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ma wkroczyć w sprawie tego jeziorka i kiedy przystąpimy do budowy tych nowych pomostów to na jeziorku. Drugi temat, taki prozaiczny, na ulicy Piłsudskiego. Tam praktycznie są po obu stronach ulicy miejsca postojowe, takie parkingowe, ale jak się dojeżdża do trafostacji na końcu i do śmietnika, tam praktycznie jest teren taki plac manewrowy i ten plac manewrowy jest często zastawiany również, mimo że tam nie ma miejsc postojowych, przez samochody. Dobrze było postawić tam znak, że samochody można stawiać tylko tam, gdzie są miejsca postojowe, bo ten plac manewrowy jest potrzebny po co? Śmieciarka przyjeżdża, pogotowie czasami, straż pożarna i tak dalej, czyli te służby publiczne. I to jest potrzebne, bo czasami jest duży problem po prostu, żeby te samochody wołać, się ludzie telefonują, bo tu tak pogotowie ma przyjechać i tak dalej. Jest to problem i tam wystarczy postawić znak na chodniku, że można wykorzystywać tylko miejsca postojowe, że to jest plac manewrowy. Dziękuję. Proszę pani. A już poczekaj, bo z tego... Pani Ania Binięta, proszę. Dobrze, Ania, pozwolisz dwa słowa tu dla pana Tadeusza. Szanowni Państwo, tutaj była rozmowa o ZUK-u. ZUK
wykonuje wszystko ponad normę. ZUK nie ma mocy przerobowej, ponieważ ma mało pracowników. Trzeba zwiększyć, już kiedyś mówiłem, etaty i wtedy będzie większy przerób. Skoro się w ZUK-u zawęża etaty, a rozszerza się pracę, to niestety do tego doprowadzimy do niczego. Panie radna, mnie nie da. Parę miejsc zwolnić, dobrze. Ludzie są chętni, dać tylko odpowiednie pobory takie jak trzeba. Fachowcy przyjdą, że hej. No na pewno. Dziękuję. Proszę, pani radna Binięta. Szanowni państwo, ja chciałabym zwrócić się z takim pytaniem właśnie do pana burmistrza, do pana skarbnika. Chodzi mi o finanse dotyczące imprez, które odbywają się w Bartoszyckim Domu Kultury, bo ostatnio tam się bardzo fajnie dzieje, mnóstwo ciekawych spotkań, koncertów. Natomiast tak, mieliśmy koncert zespołu Universe, mieliśmy koncert Michała Bajora, teraz mamy spotkanie z panem Bralczykiem i to wszystko są spotkania, że tak powiem, wstęp wolny, tak? Moje pytanie, z jakich to funduszy jest organizowane? Bo zdajmy sobie sprawę, że Michał Bajor tak gratisowo nie wystąpił, ani ten wcześniejszy zespół. Czy na przykład nie byłoby też zasadne, skoro wiemy, że no jest nie tyle może zapotrzebowanie na tego typu występy muzyczne, ale chociaż jakieś symboliczne formy odpłatności, bo na pewno przydałoby się trochę finansów, jakiś zastrzyk finansowy dla Domu Kultury. Mam wrażenie, że tu coś będzie, jakiś kruczek, że za chwilę będą radni proszeni o zwiększenie budżetu dla Domu Kultury. Więc z jakich to funduszy? Czy to już są środki przeznaczone na Dni Bartoszyc, tak, na imprezy? Czy to jakieś dodatkowe? Czy tak jak na plakatach czytamy, pan burmistrz zaprasza, czy to może pan burmistrz funduje? Chciałabym uzyskać odpowiedź na to pytanie. Słowa jeszcze, bo tu pani Ania po prostu... Ale ja pana burmistrza prosiłam. Może, pozwolisz, Tadeusz, może... panie radny, poczekaj. Teraz pan burmistrz będzie się odniesie, bo mnóstwo pytań było tak także. Tak, mamy koniec lutego, niedługo marzec, a niedługo kwiecień. Pytanie dotyczące obchodów 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Na pewno powstanie taki komitet, tu czekamy trochę na sygnał z brygady, jak oni to widzą i ich przełożeni. No, w zupełności się z panem zgadzam, że w tej szczególnie sytuacji geopolitycznej na świecie i w naszym kraju, jestem po wczorajszym, słuchajcie, takim dłuższej debacie w telewizji Info dotyczącej bezpieczeństwa Europy i Polski. I jako obywatel, jako Polak jestem taki przygnębiony po tej debacie. Tymi wszystkimi formami zagrożeń, które mogą mieć miejsce niestety w różnym czasie i w różnej przestrzeni, jeśli chodzi o Polskę i Europę. To na pewno to będzie taki sygnał z naszej wspólnej strony tych obchodów, że jest taka brygada, że ma swoją historię i że jest tu w Bartoszycach i że jest to ważne dla mieszkańców Bartoszyc. W zupełności podzielam pana opinię, że trzeba to zrobić w taki sposób godny i jubileuszu, ale i w ogóle tożsamości tego miasta. W sprawie projektu pomostów, to wielokrotnie o tym mówił kolega Czesław Sekita. Czy kolego Czesławie mamy jakieś dodatkowe informacje? Jeśli chodzi o realizację, to się trochę przedłuża z uwagi nieapetającego, no ale będzie odpowiedź dla wszystkich. Proszę bardzo, panie Czesławie. Panie przewodniczący, państwo radni. Realizacja tego zadania polegającego na budowie pomostu na Jeziorku Mleczarskim jest wkomponowana, wpisana w cały program te zielono-niebieskie Bartoszyce, tak? To jest jeden z elementów tego programu. Na budowę tego pomostu jest pozwolenie wodnoprawne, jest pozwolenie na budowę. Czekamy tylko na zatwierdzenie naszego projektu przez organ, który po prostu to zatwierdza, Ministerstwo Klimatu, tak? Czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. I w momencie, kiedy to już będzie jak gdyby potwierdzone, przystępujemy do realizacji projektowej pozostałych elementów tego programu, całego programu.
i wtedy możemy sobie już realizować poszczególne etapy, elementy, jak już będzie ta reżyseria finansowa po prostu zaprojektowana, przyznana, bo mówię, ten element tego pomostu jest w całym tym zadaniu wpisany, tak? Także jak Państwo słyszeliście, czekamy tu na decyzję Ministerstwa Klimatu i Środowiska, czy też przekazanie tych kompetencji do decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mamy nadzieję, że będzie to im. Zgłosiliśmy ten cały właśnie projekt piękny. Państwo przypominacie sobie dyskusję na ten temat i przedstawione propozycje przez pana burmistrza i te niebieskie, zielone Bartoszyce to naprawdę taki ważny sygnał, jeśli chodzi o ochronę środowiska i taka proekologiczne przedsięwzięcia w naszym mieście. Plac Manewrowy, Plac Piłsudskiego. Czy tu kolega, wywołam kolegę komendanta, czy tam są jakieś sygnały w tym zakresie, jeśli chodzi o parkowanie, o sposób poruszania się, czy macie, czy może przedstawicie na najbliższym czasie własną właśnie opinię w tej części, jeśli chodzi o ten plac? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. No, tam jest bardzo dużo samochodów, duży parking po wyremontowaniu tej ulicy przy tym budynku. No i jest strefa zamieszkania, która mówi o tym, że samochody powinny parkować tylko w miejscach wyznaczone na parking. Także na ten dodatkowy znak nie wiem, czy jest możliwość wstawienia, chyba że jakoś informacyjnie, jakąś tablicę gdzieś, że prosimy nie parkować na placu manewrowym, gdyż utrudnia wjazd dla śmieciarek. Tam ludzie w miarę przestrzegają, ale zdarzają się przypadki, że zatrzyma się na tym placu manewrowym. Na ile możemy i na ile mamy możliwości, my tam zajeżdżamy i wkładamy wezwania. To dla pana radnego mogę powiedzieć. To znaczy, to co pan komendant proponuje, jakaś krótka informacja, że nie można tam stawiać. Tylko informacja. Tylko. Znaku oczywiście. Tam nie można wstawić, bo znaku już nie, jest na ale wieście. Informacja jest potrzebna, bo są problemy. Karetka pogotowia, jest problem. I ludzie się zdzwaniają, czyli to samochód i tak dalej. Tak jest życie. Ogólnie ten znak, jeszcze jedno słowo, ta strefa zamieszkania, wszyscy kierowcy powinni go znać. Ludzie nie za bardzo czytają ten znak, czego on dotyczy, ta strefa zamieszkania. Ale ona dotyczy właśnie parkowania tylko w miejscach wyznaczonych na parking. Panie Adamczyk, do pana komendanta, rozumiem. Chciałabym dopowiedzieć w sprawie ulicy Piłsudskiego, że panie Witoldzie, karetka i tak jedzie do Piątki, jedzie chodnikiem, bo nie ma możliwości przejazdu. A burzą i wszyscy mają największe, tak jak pan, jakieś pretensje, ci co nie mają aut, samochodu. Jest tam ciasno. I naprawdę gdzie nie ma stawiać, nie ma żadnej, przez tyle lat co mieszkam nie było żadnej jakiejś afery czy zgłoszenia, że ktoś komuś porysował samochód albo było jakieś zdarzenie. Proszę nie imputować mi, że ja nie mam samochodu, bo to jest mój problem, ale ludzie mi zgłaszają, którzy mają samochody autentycznie, którzy mają problemy, że są chorzy w rodzinie i pogotowie przyjeżdża i ja rozumiem, do Piątki tak zajeżdża, ale jeśli na przykład do Szóstki czy do Siódemki, no są problemy. Dobrze. Niech pani ze mną nie polemizuje, bo to są fakty po prostu. Dziękuję. Dobrze. Jeśli chodzi o fundusz dotyczący organizacji koncertów i imprez, to bardzo proszę pana skarbnika, który na bieżąco monitoruje wydatki Bartoszyckiego Domu Kultury. Szanowni Państwo, więc jeżeli chodzi o te imprezy, które pani tu radna się zaznaczyła, one są w całości finansowane ze środków Bartoszyckiego Domu Kultury, z tych środków, które zostały przyznane na całoroczną jego działalność. Poczekaj, chwileczkę, widzę zgłoszenie, w momencie jeszcze burmistrz odpowiada. Tak, to na ten moment. Na ten moment wszystko. Tak. Dobrze, pan radny Azarewicz, chyba będziemy kończyć już te sprawy różne. Szanowni Państwo, mam zapytanie od mieszkańców. Pięknie było, był pan major, opowiedział swoją biografię, program był taki, że pół biografii swojej opowiedział, resztę troszeczkę w akompamencie płyt zaśpiewał i nie, major i nie wiem za co to pani chce, żeby płacić, ale nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, pytanie od mieszkańców jest takie, kto wymyślił wymalować
salę widowiskową w Domu Kultury na czarno. Czyżby to jest grubowiec? Ludzie, opamiętajcie się. Kto to taki pomysł dał? Kochani, w prosektorium jest kolor siwy, a nie czarny. Dziękuję. Ja według tylko mojej wiedzy, panie przewodniczący i kochany panie radny, powiem, że to było opracowanie no, specjalistów, którzy wiedzą, w jaki sposób później operować. Nie wiem, możliwe. Chodzi o światło i muszę przyznać, że taka forma i taki właśnie kolor jest na wielu scenach w Polsce. No o gustach się nie dyskutuje podobno. Pan radny Witold Dalski, będziemy... A jeszcze przepraszam, pan Lidziński może, bo pan radny zarabia już wiele razy głos. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, nie mogłem zabrać głosu, bo nie zostałem dopuszczony tutaj przy rozmowie na temat cateringu, a jedno pytanie chciałbym zadać, czy to panu burmistrzowi, czy Komisji Edukacji. Czy jakkolwiek do tego tematu odniósł się wykonawca tego cateringu? Czy jest jakieś stanowisko z jego strony? I czy coś zamierza powziąć w tym temacie? Bo tego nie słyszeliśmy. I drugie pytanie już do pana burmistrza. Ja zadawałem kilkakrotnie na sesji to pytanie. Rozmawiałem z panem Karolem Kapuścińskim. Była taka komisja do spraw bezpieczeństwa, która miała przejść po mieście, wyszukać takie newralgiczne miejsca, w którym jest niebezpiecznie, i był sporządzony taki raport, który mówił, co należałoby zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo. Między innymi tam miało być wstawione lustra, jakieś progi zwalniające, znaki drogowe i tak dalej. Pan burmistrz mówił, że tym się państwo zajmiecie, ale jakby nie mamy informacji, czy to zostało zrealizowane, czy to jest dalej w trakcie, czy może dalej myślicie, co dalej z tym zrobić. Dziękuję. Dziękuję. To może pani Ewa, tak, proszę. Oczywiście w styczniu mieliśmy spotkanie, pierwsze spotkanie z tego typu, bo w momencie, kiedy otrzymaliśmy w komisji, do komisji wpadło to pismo, poprosiliśmy pana Abucewicza do nas na spotkanie. Komisja i pan Abucewicz był, wyjaśnił nam, przedstawił nam zupełnie inny obraz, przedstawił nam również te pokontrolne protokoły. Mówił, że to, co może, to on tam zmienia, to wszystko, pokazywał zdjęcia też rzeczy pozytywnych i włącznie z SMS-ami, mówi o SMS-ach, które rodzice do niego wysyłają, pozytywne. Więc na moje pytanie, czy przyjdzie na spotkanie z rodzicami, które planujemy, powiedział, że nie. Powinien być. No ale no to, przepraszam, no to jest dorosły człowiek, ja nie mogę go na siłę zmusić. My jesteśmy tylko komisją, może i aż, ale tylko komisją, prawda? Nie, na piśmie się nie odnosił. Nie braliśmy od niego tego na piśmie. Aczkolwiek żeśmy rozmawiali, dość długo żeśmy rozmawiali z nim na ten temat. Także, wiecie, no potem zupełnie inny świat, no, a zupełnie protokół, no można powiedzieć, że zupełnie zburzył to wszystko, które powinna, bo protokół jest z grudnia, a pan był u nas w styczniu, czyli ten protokół już powinien być dostępny dla zamawiającego, może nie dla nas, ale dla zamawiającego, prawda? Ja tylko mam, pani Ewo, jedno pytanie, bo pani mówi, że dostaliście protokół pokontrolny, to nie poprosiliście o kontrolny? Bo pokontrolny to jest protokół wtedy, kiedy została przeprowadzona kontrola. No. Nie, to jest ten protokół, który myśmy omawiali wczoraj. Tak, ale ja pytam o tamten protokół, no bo tamten w nagłówku musiał mieć protokół pokontrolny. Tak, normalnie pokazywał, mówił o kontrolach, które są pozytywne, o tym, w sensie takim. Ja się po prostu źle wyraziłam. No. Powiem tak, ze spotkania naprawdę nie wynikało nic takiego. No tak, mam wrażenie, jakbyśmy żyli w dwóch różnych światach. Rodzice w innym, najpierw byłam z panem Abucewiczem w innym świecie cateringu, z rodzicami wczoraj w innym świecie cateringu. No po prostu. Dobrze. Czyli... Panie przewodniczący. Proszę bardzo, panie Tadeusz. Kończ pan tą dyskusję, bo no godzina 14 się zmienia. A pan powie, że do 14. Jeszcze pół godziny. No jeszcze. Jeszcze 5 minut wytrzymamy. Proszę pani radna Krystyna Duda, później pan radny Darski. Ja chciałabym tylko
uzupełnić lekko wypowiedź pana Marka Lidzińskiego, ponieważ wspomniał o tym, że jakiś był przegląd miasta i wskazania do poprawy bezpieczeństwa, to ja bym prosiła, żeby się ustosunkował Wydział Techniczny do wniosków, które też były składane do budżetu o progi zwalniające. Na ulicy Witosa nie ma miesiąca, aby nie był wypadek przy starym szpitalu. Ja pisałam we wniosku do budżetu i nie było reakcji. Ja bym prosiła, żebyście zareagowali na ten przegląd miasta i jak się mają te wnioski o poprawie bezpieczeństwa składane do budżetu, bo żadnego echa nie było. Co się dzieje? Ja napisałam wniosek, ale nie mam odpowiedzi, czemu nie ma być progu. Proszę bardzo, żeby to uzupełnić i nas poinformować. Komisję. Dobrze, jeszcze pan Rady Darski. Tak, proszę. Szanowni Państwo, Tadeusz mnie tu jak gdyby przypomniał sprawę Bartoszewskiego Domu Kultury, ale tym razem koncertów. Akurat byłem na koncercie zespołu Universe, przyszedłem za 20, sala była pełna. No fajnie, że mamy takie zespoły, które zapełniają salę, ale do mnie, bo może niektórzy wiedzą, że jestem radny, co się dzieje, co tam na balkonie i tak dalej, dlaczego nie wpuszczają. I później komentarze, że na balkonie najpierw wpuszczają VIP-ów, później nam otwierają i tak dalej. Nie można stać na balkonie, no to ja napisałem, że odpowiedziałem, że tam balkon to ma konkretne obciążenia, nie można tam ponad stan wpuszczać ludzi i tak dalej. A co ty opowiadasz, co ty opowiadasz? Ale to, że tam, ja nie wiem, czy tam było, że najpierw jakiś VIP-ów wpuszczają, a dopiero później ludziom otwierają, no trzeba te rzeczy uregulować, żeby ludzie po prostu byli zadowoleni i nie zniesmaczeni, bo później I takie groźby, no wybierają się wybory teraz i tak dalej, po co nam to i tak dalej. Mi się wydaje, że dyrektor Domu Kultury powinien te sprawy uregulować jakoś, usystematyzować, żeby nie było tych problemów. Balkon jest po prostu budowany na podstawie obciążeń, skali obciążeń i tak dalej. To jest dla mnie jednoznaczne, ale wpuszczanie najpierw takich, a później drugą klasę ludzi, no to jeśli są takie komentarze, to są, uważam, że niepotrzebne. Mi się wydaje, że to trzeba w jakiś sposób uregulować. Dziękuję bardzo. Będziemy kończyć ostatnim głosem, ja pani Ewa. Chciałam powiedzieć odnośnie koncertów, jak już tutaj pan radny Witold mówi. Dobrze byłoby, żeby nasi mieszkańcy też uczestniczyli w różnego rodzaju koncertach, które są odpłatne, no bo wiadomo, mówicie, wymieniacie zespoły, które były nieodpłatne i są tłumy. Ja byłam na zespole, który był odpłatny. Tłumów nie było, aczkolwiek ja nie powiem, sala była spełniona. Wszyscy się bawili świetnie, bo był to zespół od Breakout, także też warto zobaczyć. No już odpłatnie, no ale nie są to aż takie wielkie kwoty. Nie musimy jechać za nie wiadomo ponad 200 zł za bilet czy jakieś tam. Także też warto skorzystać, żeby mieszkańcy wiedzieli. Dobrze, chyba już sprawy różne wyczerpaliśmy temat. Proszę Państwa, w związku z tym, panie przewodniczący, dwa zdania. Dwa zdania pan powiesz jeszcze na zakończenie. Ostatnich odpowiedzi dotyczące tych ostatnich odpowiedzi. Dziękuję za przypomnienie tej sprawy. My z Wydziałem Techniczno-Komunalnym i Wydziałem Inwestycji. Przepraszam, panie burmistrzu, tu się panowie, proszę o spokój, wytrzymać jeszcze chwilę. Proszę, panie burmistrzu. Będziemy oczywiście na bieżąco realizowali te wnioski z tego raportu, z pracy tu radnych, tego całego zespołu, bo tam byli pracownicy Urzędu Miasta. Dziękuję pani radnej Krystynie Duda za przypomnienie tych spraw dotyczących progu zwalniających. Też to trzeba przeanalizować, gdzie jest to możliwe. No w różnych miastach to się stosuje, jeśli chodzi o takie newralgiczne punkty z uwagi na pewne takie ograniczenia w ogóle tego potoku samochodów w danym miejscu ze względu na bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o organizację tych imprez, powiem tak trochę żartobliwie, organizatorem nie byłem. Żałuję, że nie byłem uczestnikiem, ale obowiązki związane trochę z tymi wyborami samorządowymi nie pozwalały, a gratuluję tym Bartoszycom i miastu, w którym pracuję, że takie dwa piękne koncerty z okazji walentynek i ten koncert drugi z okazji dnia założenia miasta mogły mieć miejsce. To dobry sygnał. Mam nadzieję, że teraz i ta nowa
przestrzeń muzyczna, która będzie na placu Westerplatte, pozwoli też na ciekawe koncerty w okresie wiosennym i letnim. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W związku z wyczerpaniem porządku obrad. Słucham uważnie. Panie burmistrzu, ja mam taką ogromną prośbę, myślę, że to będzie też i wszystkich radnych panowie, taki panowie, wniosek. Panowie radni, powagi trochę. Panie Tadeuszu, spokojnie. Spokojnie. Szkoda serca. Tak jest. Mam taką ogromną prośbę, myślę, że to będzie zasadne, że żeby zwolnić dyrektorów przedszkoli i szkół z uczestnictwa na sesjach Rady Miasta. Naprawdę oni mają tyle pracy swojej w szkołach, którą muszą wykonać i tak potem, a siedzą tak naprawdę i tak jak dzisiaj nic nie było związanego z oświatą, poza cateringiem, no to zasadne, żeby dyrektorzy przedszkoli byli. Ale czy można by było tak zrobić, że jeżeli jest temat związany ze szkołą czy z przedszkolem, wtedy wysyłamy zaproszenie, no bo jeżeli dyrektorzy dostają zaproszenie, no nie czarujmy się, zaproszenie od pana burmistrza czy od przewodniczącego wiąże się z tym, że mamy być, tak? A więc czy można by było tak zrobić, że jeżeli jest temat, który dotyczy szkół, dotyczy przedszkoli, żeby wtedy ich zaprosić. Jeżeli nie ma takiego tematu, to dajmy im w spokoju pracować w szkołach i wykonywać swoich mnóstwo obowiązków, które mają. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że sprawa organizacyjna do przemyślenia, tak, jeśli chodzi o pana przewodniczącego i pana burmistrza. Tak, nawiasem mówiąc, to ja nie wysyłam bezpośrednio zaproszeń. Chyba docierają do państwa tylko porządek obrad i kwestia tego burmistrza, czy mają obowiązek być na sesji, czy też nie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 79. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność. Halo, halo, państwo radni, jeszcze na 10 sekund.